Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie. Znowu pojawiliśmy się, tym razem przed 15 minutami, więc kwadrans akademicki nas... Z tego się bardzo cieszycie pewnie. Witam cię serdecznie, Mewkorze. Witam ciebie, Michaelu. Witam naszych widzów serdecznie. Dzień dobry wszystkim. Tak, dzień dobry bardzo, dzień dobry wieczór bardzo, witamy. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Analizujemy Eurowizję. Eurowizję analizujemy pod kątem teledysków, utworów, wykonawców i krajów, które ją reprezentują. Szuru, doszukując się różnych rzeczy, które mogą nas, albo nam przekazują, nie tyle mogą, co chcą lub muszą nawet przekazywać nam podprogowo lub nie. Symbolicznie, mniej symbolicznie, zupełnie otwarcie, bezczelnie i na chamsko. Rozsiądźcie się wygodnie w kółeczku, rozpalamy ognisko, nie denaturatem, tylko normalnie i zaczynamy bez zbędnego pierdzielenia. Także tak, wzięliśmy na kowadło teledysk Izraela, miało być, planowaliśmy inne, ale uznaliśmy, że on się przepięknie wpina w klamrą w dwa poprzednie, które przeanalizowaliśmy i bardzo ładnie jest taki kontinuum, jeśli chodzi o cykl przekazowy i symboliczny, który jest zawarty w owym teledysku. Mewkor to wyłapał świetnie, zresztą dzisiaj właśnie dzięki Mewkorowi nastąpiła zmiana, bo planowaliśmy Szwajcarię i planowaliśmy Finlandię, ale stwierdziliśmy, że te dwa utwory mogą spokojnie poczekać na później, ponieważ ten izraelski bardzo ładnie nam tutaj robi, jakby do trójcy się dołącza dwóch poprzedników, których zrobiliśmy, czyli Słowenię i Polskę. Tak? I jeszcze kogoś robiliśmy? Chyba nie, jeszcze. Nie, na razie Słowenia, Polska. Mhm. I szykowaliśmy się dalej. Dzisiaj byliśmy nastawieni na to, że pójdzie na warsztat Szwajcaria i Finlandia. Finlandię uznaliśmy, że zostanie odłożona i zostanie zrobiona razem z Holandią wspólnie. Tak koncepcyjnie, bo nie ma sensu poświęcać całego oddzielnego odcinka na Windowsmana. Natomiast tak. bez dwóch zdań trzeba będzie ich omówić jako taką pełną formę rozrywkową. Natomiast na środę zapowiadamy, że tak jak dzisiaj będziemy starać się rozłożyć na raty i na części Izrael, tak w środę już u mnie się spotkamy i będziemy dręczyć Szwajcarię. Mhm. Utwór szwajcarski wymaga jednak trochę większej uwagi i uznaliśmy, że ja wręcz zasugerowałem, że wolałbym te dwa dni więcej, bo mam takie uczucie, że jak dzisiaj do niego usiądę, to dużo treści, które wiem, że są, już widzę i czuję, że one gdzieś tam są, mogę przegapić, więc uznałem, że na środę zostawiamy Szwajcarię, a dzisiaj bierzemy Izrael, który jest tak dosadny i tak bardzo klarownie nawiązujący do Tauera i do Weroniki, że wręcz będzie to uderzające i tak uznaliśmy, że akurat jako pierwsza trójka to idealnie się te utwory zazębiają. Tak, tworząc bardzo ładną trójcę. Ja tak tej trójki dzisiaj piję, nie wiem z czego mi się to bierze, ale zwalam na moją niepochowanie dobrze działającą intuicję, bo w ogóle do końca było ustalone dzisiaj Szwajcaria z Finlandią i w sumie ile? Pół godziny przed nagraniem ja do domu wchodziłem i ty mi napisałeś, że może Izrael, a ja sobie dzisiaj rano z ciekawości Izrael oglądałem. Tak po prostu mówię, zobaczę sobie ten Izrael, może będzie na następny raz. I bardzo dobrze, że go przeanalizowałem, bo byłem przygotowany. Widzisz, na czacie rozpoczęły się standardowe spory i oczywiście pytania fundamentalne, które sam zadawałem za pierwszym razem, jak usłyszałem, że Izrael jest na Eurowizji, od kiedy Izrael jest państwem leżącym w Europie. No, pod wieloma względami, zwłaszcza, że Turcji się odbiera i odżegnuje europejski charakter, wręcz sugerując, że Turcja przecież w Europie nawet nie leży i nie jest państwem europejskim. To jest jeden z powodów, dla którego Turcja nie została przyjęta do Unii Europejskiej i wręcz wyraźnie zamknięto przed nią drzwi, no bo uznano, że ten wycinek, który jest w Europie, jest niewystarczający, żeby być europejskim. Widzicie, Izrael może, bo tak. A Izrael już bardzo dawno jest na Eurowizji, bardzo dawno, odkąd pamiętam, bo później jeszcze dokoptowali coś, co już przestało mnie w ogóle dziwić cokolwiek, bo dokoptowali Australię do Eurowizji, nie? Także chyba na, nie wiem na jakiej zasadzie. A to chyba jakoś dla gościa, bo obecnie to chyba ich nie ma, co? Chyba, nie wiem, czy są teraz, ale wiem, że byli i to było takie, ale na jakiej zasadzie Australia w Eurowizji? No, było. Myślę, że to chyba jakieś takie gościnnie, jak Majdonę dali. Majdonę też dali jako gościa specjalnego. Specjalnej troski to był jej pokaz przekazowy z informacjami, co się będzie działo. Natomiast tak, dzisiaj zdecydowanie teledysk, który jest tak
napełniony elementami symbolicznymi, że nawet nie wiem, mówiąc zupełnie uczciwie, czy gorsza była pierwsza wersja teledysku i pierwsza wersja tego utworu razem z jego oryginalnym tytułem, za który Izrael został dość mocno skrytykowany, wzbudziło to gigantyczne kontrowersje, wręcz były sugestie wyrzucenia ich z festiwalu albo niedopuszczenia ich utworu, które sobie grzecznie zmienili nazwę i zmienili treści z hardkorowo politycznych na dla odmiany tym razem hardkorowo okultystyczne i apokaliptyczne, także no, muszę powiedzieć, że w tym teledysku dzieje się na grubo. Mm-hmm. Jeszcze tak dodam o tym Izraelu, że bo tutaj ludzie mówią, że ono, Izrael geograficznie nie leży w Europie, ale wydaje mi się, że tutaj głównie chodzi o mentalne przyzwyczajanie nas, ponieważ no słuchajcie, biorąc pod uwagę to, że ilość Izraelczyków już mieszkających na stałe w Europie i to, że planuje się wielkie przesiedlenie do jednego z europejskich krajów, to zwykłe przyzwyczajanie. No to tak jak było w przypadku wspólnego organizowania Mistrzostw Europy w piłce nożnej przez Polskę i EU. To myślę, że tu chodzi o to samo. O ten sam schemat, żeby jakby ukształtować pewien obraz w głowie każdego obywatela Europy. Żeby nie było zdziwienia potem. O. Patrz, Piotr nam przyszedł z odpowiedzią i pomocą, dlaczego Australia się znalazła w tej grupie. Ona należy do Europejskiej Unii Nadawców. Dzięki, Piotrek. No, to może coś odpowiada, ale szczerze mówiąc nie odpowiada na pytanie, czemu ten festiwal dalej nazywa się tak, jak się nazywa. No nie zmienia to faktu, że rzeczywiście pierwsze, co by warto było powiedzieć o tym utworze, to słuchajcie, on się nazywał inaczej. Obecnie nazywa się Hurricane, huragan, co jest też bardzo wymowne. Natomiast zwłaszcza, że to może być trochę spoiler w stosunku do wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższych tygodniach. Niemniej Hurricane, skojarzcie, biorąc pod uwagę obrazy, jakie będą pokazane, można bardzo mocno kojarzyć z burzą, a jak ktoś kojarzy burzę na pustyni, to były takie wydarzenia, to wy sobie też pomyślcie o tym określeniu. Natomiast oryginalna nazwa tego utworu i oryginalna wersja tego utworu to był October Rain. Czyli wrześniowy, nie, październikowy, przepraszam, deszcz. No i powiem zupełnie szczerze, było to bardzo wymowne i bardzo obcesowe wręcz, w rozumieniu takim, że autorka i twórcy zupełnie nie kryli się, że odnoszą się do operacji wojskowej podejmowanej przez siły zbrojne izraelskie na terytorium Strefy Gazy i rzekomo przeciwko Hamasowi. Mówię rzekomo, dlatego że od pewnego czasu bardzo ciężko uwierzyć w uzasadnienie, że z Hamasem walczymy. Niemniej, biorąc pod uwagę ilość zbrodni, które są tam popełniane na cywilach. Natomiast no, w tej wersji, uwaga, i to może was zaskoczyć, ale nawet przez Eurowizję to nie przeszło. Nawet nadawcy z Eurowizji stwierdzili, nie, no przepraszam, ale to za grube jest. No, prosimy to zrewidować i przemyśleć swoje postępowanie, bo to jest przeginka. Tak na marginesie dla osób niezorientowanych, samo pojęcie October Rain miało się odnosić, to była jedna z proponowanych nazw, dyskutowanych w mediach nazw operacji wojskowej, czy też elementów tej operacji wojskowej, która jest prowadzona jako żelazne miecze i odpowiedź. Druga sprawa, że też to taką aluzję może robić do paralotni i wiecie, tej inscenizacji, która miała miejsce tam na pograniczu strefy niewoli i Izraela. Także no powiedzmy sobie uczciwie, utwór nawet się nie ukrywał z tym, jak skrajnie politykujący jest. Tekst piosenki no będziemy rozkładać na drobne, bo jest no mocno wymowny, zwłaszcza w takim kontekście o charakterze, no powiedzmy sobie uczciwie, niezbyt normalnym, o tak to ujmijmy. Natomiast sceny, obrazy, które pojawiają się, pokazują się na ekranie, są, no już chyba bardziej obrazowo nie można niektórych rzeczy pokazać w teledysku, niż zostało to zrobione w tym utworze. I to faktycznie jest doznanie samo w sobie, o tak to ujmę. Mhm. No, wiesz co, no dobra, przejdźmy do analizy tego, zaczynamy od wizualizacji, wizuum, czy zaczynamy od tekstu?
Ogólnie zaczniemy tak, wrzucę pierwszą ilustrację. Zaczynamy w ciemności, słabo oświetlonej i powiem tak, na początku można dać się zwieść, że chodzi tutaj tylko o postacie wyłaniające się z czerni i wchodzące oświetlenie. Podpowiem wam, że w dalszej części teledysku mnie od razu zainteresowało kółko u góry, ekrany z kółkiem u góry, które są skierowane do środka, a nie na zewnątrz. To jest dość specyficzna forma, oczywiście taką rurę okrągłą oświetleniową można znaleźć, tak, jak najbardziej, natomiast zazwyczaj są tego typu instalacje wykorzystywane na przykład do rozwieszenia telebimów albo wyświetlaczy na ringach bokserskich albo w wrestlingowych lub tego typu rzeczach, czasami do specyficznego nagłośnienia, natomiast tutaj, i to będzie taki trochę spoiler, mamy do czynienia z symbolicznym kręgiem, który będzie w kilku scenach, kilku ujęciach teledysku wyraźnie pokazany, że mamy do czynienia z kręgiem magicznym i z czymś, co przychodzi z góry, czy też jest wzywane z góry, przesyłane z zawieszonego u góry kręgu, o tak to ujmijmy, bo nie chodzi o pochodzenie z góry, to jest bardzo ważne i to musicie od razu w tym na to wziąć poprawkę, że to, że kółko wisi u góry nie oznacza, że to coś, co będzie sprowadzane, to z tej powiedzmy górnych planów pochodzi, o tak to ujmijmy. Tutaj ludzie mówią, że wygląda jak UFO, czy ja mogę już powiedzieć, czy zaspoilerować, nie wiem, czy za dużo zaspoileruję, z czym mnie się skojarzyło to, bo to na zdjęciu tego nie widać, natomiast te światła, które są w tych ciemnościach, one bardzo błyskają tak streboskopami dosyć mocno, to wygląda i mnie przypomniało bardzo działanie Iron Dome, czyli żelaznej kopuły nad Izraelem, czyli ich systemu obrony przeciwrakietowej, kiedy jak się oglądało filmy z ataków ze strony Palestyńczyków na Izrael rakietami, to właśnie strącanie tych rakiet wyglądało tak, że bardzo błyskało na niebie. Natomiast to skierowanie świateł do wewnątrz mnie zasugerowało, że to jest inside job, czyli wewnętrzna robota Izraela. Że to nie z zewnątrz pochodzą te rakiety, tylko one są z wewnątrz. Chciałem tylko jeszcze zauważyć... Widzowie, że kopuła była niewydajna w tamtym czasie. Akurat to też była niewydajna w tamtym czasie. Nagle się okazało, że najbardziej cudowna broń na świecie, jaką mieli Izraelczycy, czyli swoją żelazną kopułę, nagle przestała działać. Chciałem tylko zwrócić uwagę, tutaj dodać, bo my w Korem już o tym mówiliśmy, że trzeba o tym przypominać. My analizujemy każdy z tych teledysków na zasadzie takiej, nie że mamy odmienne zdania, tylko symbolika jest tak różnorodna i jeden element potrafi przemycać kilka różnych obrazów i one się wzajemnie nie wykluczają, żebyście mieli tą świadomość. Świetnie, dzięki, że podkreślasz, bo rzeczywiście już przy poprzednich audycjach też zaznaczyliśmy, że po pierwsze ciężko czasem wykorzystać i wyczerpać wszystkie zauważone symbole i elementy. I tak jak widzicie, o ile wcześniej rozmawialiśmy przede wszystkim o symbolice resetowej, na przykład okultystycznej, to w tym teledysku pojawi się też symbolika resetowa i dokładnie wpisana, zgodna z pierwszym i drugim utworem i nawet naszą interpretacją. Z drugiej strony pojawią się elementy ezoteryczne i wręcz mocno związane z czarną magią. Ja już podkreślam, określenie czarna magia to jest mój skrót myślowy nawiązujący po prostu do odwoływania się do energii negatywnych, do istot o charakterze negatywnych, tych, które są powszechnie czy w potocznym języku określane mianem diabłów, to precyzyjnie, demonów to w sposób naciągany i niezbyt precyzyjnie. Natomiast to, co tutaj jest kłopotliwe, to to, że mamy trzeci kontekst, zupełnie nowy, mianowicie właśnie geopolityczny i to taki stricte polityczny w bardzo charakterystycznym ulokowaniu, osadzeniu. I to musicie brać na to poprawkę. Michael pewnie będzie więcej ściągał na tą politykę, ja się będę chętnie odnosił. Ja znowu będę wyprowadzał i wskazywał te wątki o charakterze okultystycznym, bo te mnie w pierwszym punkcie i w pierwszej kolejności najbardziej uderzają tutaj po oczach. Znaczy my mamy po prostu też, widzowie, my mamy dwie różne specjalizacje, dlatego się świetnie uzupełniamy w takich analizach, ponieważ Mefkor, tak jak mówię, bardziej idzie w stronę symboliki, okultyzmu, no chociażby ze swojego backgroundu religioznawczego, ale nie tylko to. Ja idę bardziej z psychologią przekazu, z psychologią manipulacji informacją, z obrazami, ale w kontekście bardziej wizerunkowym, marketingowym i takim podprogowym. Nie? Także my się tu uzupełniamy pod tym względem. Chciałem tylko jeszcze a propos światła, bo do
dopuszczę cię do głosu, bo ty zawsze masz, że tak powiem, taką dłuższy czas do wypowiedzenia, ponieważ robisz to bardzo kompleksowo. Bo chciałem się cię zapytać, jak ty odebrałeś w ogóle te światła na zasadzie, że ono się w pewnym momencie zmienia na takie słońce. Ale to słońce mi się skojarzyło z wybuchem nuklearnym. To jest mega ważne. To słońce jest mega ważne pod kilkoma względami. To właśnie jest najbardziej resetowa symbolika, ale pozwolisz, że jeżeli nie masz nic przeciwko, chronologicznie bym poszedł po scenach. Bo rzeczywiście to słońce jest, jak ładnie zauważyłeś, bardzo ważne i można interpretować na kilka sposobów i w tym teledysku to jest ta najbardziej resetowa, nawiązująca do tych cyklicznych resetów 6-7-6 symbolika, więc to za momencik. Najpierw bym chciał tak scena po scenie, bo tutaj paradoksalnie, tak jak w Weronice kolejność scen nie była istotna aż tak bardzo i tak jak w Towerze mieliśmy tak jakby trzy oddzielne sceny, tak tutaj kolejność obrazów jest bardzo istotna. Tutaj jest przemyślana kolejność tego, co jest tam epatowane i jakie rzeczy zachodzą na ekranie, między innymi dlatego, że ten teledysk jest mega amerykański. Jest zrobiony pod odbiorców amerykańskich i jest ewidentnie kierowany do odbiorcy amerykańskiego, nie naszego. Znaczy oczywiście zachodnia Europa też w pewnym stopniu jest odbiorcami nastawionymi na takie teledyski. Ten teledysk jest wręcz zbyt profesjonalnie przygotowany na festiwal, którym jest Eurowizja. I zdecydowanie nie jest on kierowany na taki festiwal przaśnej piosenki, na którym z jednej strony mamy typa, który śpiewa Europa, jakby się zaciął, a z drugiej strony gościa, który wjeżdża na bicyklu w męskich stringach, śpiewając o tym, że jest hakerem Windowsmanem. To nie jest ta sama skala utworu. Znaczy powiem ci, że w ogóle to tak a propos odnoszenia tego izraelskiej piosenki, teledysk profesjonalny bardzo, ale jeśli chodzi o muzykę, to w tej trójcy ona moim zdaniem jest najlepsza, jeśli chodzi o muzykę, piosenka. To jest ewidentnie... Jest po prostu ładna. I abstrahując od wszystkich rzeczy, które zawiera w sobie i przemyca, jest piosenka ładna, podobnie ze Szwajcarią się zgodziliśmy, że muzycznie jest świetna po prostu. Niestety wpada w ucho. Znaczy ta piosenka tutaj, z tego względu, że jest ona rzeczywiście zrobiona, już jest od razu przygotowana na odpowiedniej częstotliwości, która powoduje, że utwór jest przyjemny, zapamiętywalny i tak dalej, plus ona stoi, widać jakościowo, jest kompletnie przygotowana na innym poziomie niż cała reszta utworów. Reszta utworów aspiruje do tego, żeby podejść pod tą międzynarodową klasę, natomiast tutaj mamy do czynienia z utworem, który mógłby spokojnie walczyć na czołówkach amerykańskich list. Niemniej, jeszcze tak odnosząc się do kontekstu tego politycznego, który zacząłeś, a bardzo słuszne, bardzo istotnego, chcę zwrócić waszą uwagę na generalnie kapelę, czy też grupę, czy jak to woli piosenkarkę, która jest autorką tego utworu, Huraganu, której pseudonim to, uwaga, Eden Golan. I to jest coś, czego pominąć nie można, zaczynając tą interpretację, z tej prostej przyczyny, że nie da się bardziej wymownie i chamsko podpisać utworu, jeśli chodzi o konteksty polityczne, jak wpisać, tworzymy sobie Eden, krainę Eden, rajski ogród na Golan, wzgórzach Golan, które, no, przypominam wam, nie są legalnie zajmowanymi terytoriami przez Izrael, są terytorium nielegalnie okupowanym, zresztą wyrwanym spod terytoriów syryjskich. Wzgórza Golan to jest teren Syrii, który został po prostu w pewnym momencie przez Izrael zajęty i tak jakoś zostało, że nikt nie protestuje, a oni sobie prowadzą tam bardzo aktywną i intensywną operację osadnictwa oraz przebudowywania, tak naprawdę budowania tej drugiej, lepszej części swojego kraju w tamtym regionie. To trzeba jeszcze dodać, że generalnie wzgórza Golan militarnie, geograficznie są bardzo strategicznym miejscem, ponieważ kto panuje nad wzgórzami Golan, ten panuje nad całą okolicą tam, czyli ma kontrolę. Wzgórz Golan jest kontrola nad Syrią, nad Izraelem i nad Libanem, więc tam, kto tam siedzi, ten ma władzę w tamtej części Bliskiego Wschodu. Zgadza się. No dobra, no to zacznijmy od początku. Ja to lubię, zawsze zaczynamy od początku, bo czasami zaczynamy od końca, dlatego zaznaczamy. Zgadza się. No,
Powiem tak, już pierwsza linijka mówi nam, że trzeba czytać między słowami i trzeba bardzo uważnie nastawić ucha i oka na to, co się dzieje będzie i na ekranie, i co będzie mówione. No i pierwsza linijka to jest Writer of my symphony, play with me. Autorze mojej symfonii, autorze mojego utworu, pobaw się, zagraj ze mną, weź w tym udział. To jest bardzo charakterystyczne, dlatego że jeżeli weźmiecie pod uwagę dwuznaczność tego sformułowania, no to na pewno słyszeliście o takich reżyserach wydarzeń, które się dzieją globalnie. Autorach i reżyserach, czy też autorach treści, scenarzystach piszących rzeczywistość. No i tutaj mamy do tego bezczelne i bezpośrednie odwołanie w pierwszej linijce. Tu nie chodzi o symfonię, a jeżeli już, to ewentualnie symfonię tego utworu i tych obrazów, co tu się będą działy, i zaproszenie do nas, zarówno dla nas jako uczestników, widzów, żebyśmy w tym wzięli udział, ale to jest wręcz zaproszenie do tych, którzy są jej mocodawcami, tymi, którzy ją tutaj wypozycjonowują do tego, żeby przekazywała ten konkretną treść, ten konkretny przekaz. Drugie jest: look into my eyes and see. Spójrzcie mi w oczy i zobaczcie. I to jest bardzo wyraźne, charakterystyczne, typowo okultystyczne znaczenie, gdzie mamy zajrzeć za barierę oczu, oczy jako ta studnia, jako te dwie zwierciadło duszy, lustro i zarazem narzędzie, portal, przez który mamy zerknąć, zobaczyć prawdziwą rzeczywistość jej oczami z jej perspektywy. I dalej mamy people walk away, but never say goodbye. I o tym zaraz będziemy mówić, jak to się dalej będzie odnosić. Oczywiście to zdanie jest większą aluzją do wydarzeń i do tego, co sugerowano, że ten utwór niby nawiązuje do festiwalu i ofiar festiwalu, który się tam rozgrywał w trakcie ataku Hamasu. Natomiast to jedno zdanie może i by się wpisywało, ale gdy się je doda w całym kontekście, to już zmienia swoje znaczenie. Niemniej, jak wspominałem, zaczynamy w ciemności i wychodzimy, mamy tutaj wiszące kółko, które będzie robić nam później zaokrąg. Zobaczcie, jaka jest druga scena. No, mamy samotną dziewczynę siedzącą na słońce. To jest w ogóle taki utrzymany klimat troszeczkę na zasadzie, że masz niby pustynnie, plus tutaj jakaś ala oaza, jakieś trawki, szuwary. To, co zwraca moją uwagę i będzie bardzo ważne w dalszej części utworu, tutaj jest 5 lamp czerwonych. Natomiast w dalszej części one będą pozycjonowane tak, żeby były na ekranie tylko 4 i to w konkretnych układach, w konkretnym ustawieniu, i to będzie istotne na następnych ilustracjach. I oczywiście tu mamy taką sielankową sytuację. W tym momencie mniej więcej bohaterka śpiewa, że ludzie przychodzą i odchodzą i się nie żegnają. I zanim to, następne zdanie jest: someone stole the moon tonight, took my light. Ktoś zabrał, odebrał mi księżyc, zabrał moje światło. I od tej chwili będą wchodzić sceny, które są w przestrzeni pozbawionej światła, w przestrzeni, która dosłownie w rozumieniu, gdy odbierze światło, przenosi nas do krainy cienia, do płaszczyzny cienia oraz za jej pośrednictwem do ewentualnie planów dolnych, czyli krain podziemnych. I teraz to, co będzie zabawne, to jest: everything is black and white. No i proszę, mamy black and white, a wy już powinniście być zapoznani z symboliką tego konkretnego układu choreograficznego i z tym konkretnym ujęciem. Cóż to za niesamowity przypadek, że druga artystka tak z tego nic tego nizowego nagle postanawia zebrać ludzi w kupę i zrobić z nich takie plątaninę. Choć muszę powiedzieć, że akurat u Weroniki to było dużo bardziej obrazowe i dosadne, tutaj tak mniej. Nie zmienia to faktu, że mamy dokładnie to samo znaczenie, na którym ona niejako, i to będziecie widzieć, że ona w tej pozycji... Ale Luna miała to samo chyba, nie? U Luny też jest to, tylko w mniejszym stopniu. U Luny nie ma takiego całego pętli postaci, bo jest mniej tancerzy. Natomiast u Weroniki był bardzo mocno nacisk na to, żeby zrobić spętane ciała. Okay. Mamy znowu ten sam element spętanych ciał, natomiast to, co na co zwróćcie uwagę, to pozycja bohaterki, czyli tej wokalistki. Ona będzie tutaj, w tej chwili wygląda, jakby siedziała na ludziach, jak na sofie. I ona będzie w tej samej pozycji pojawiać się w teledysku w kilku różnych scenach.
Co jest zresztą dość sugestywne, dlatego że ona dosłownie robi sobie z tych ludzi, z tej splętaniny ludzi podnóżek, nie mówiąc o tym, że pewnego rodzaju mebel, ale że tu mamy do odniesienie do po pierwsze ofiary, a po drugie tej specyficznej męki piekielnej, którą jest splątanina ludzi. Ten specyficzny stan i jedno z doświadczeń, których można niestety doświadczyć w planach dolnych, wskazuje nam o tutaj ta postać na dole, zobaczcie, to nie ma tak, że tylko i wyłącznie ci ludzie są na górze i tak się przytulają tulą. Zobaczcie, że mamy tu leżącą osobę. Ciemną skórą, dlatego gorzej ją widać, natomiast jest ona tutaj jak najbardziej w tej plątaninie z przeznaczeniem, że ktoś sobie zasiada na cudzej męce, to z jednej strony, z drugiej strony mamy tu tą symbolikę standardową ofiarną. Co ważne, ta postać znacząco odróżnia się od pozostałych osób i tu już nawet nie chodzi o sam kolor skóry, tak? Bo akurat kolor skóry tutaj jest drugorzędny. Niemniej... A w tle po prawej znowu 5 lamp, czy to ma znaczenie? Będzie miało znaczenie, jak się przyjrzymy kolejnym ujęciom z tego pomieszczenia. Okay. Bo to specyficzne pomieszczenie jest, sceny w nim są trudne, może nie tyle trudne do zrozumienia, co bardzo obcesowe i nieprzyjemne do zobaczenia. W rozumieniu, przyznam uczciwie, że nawet zastanawiam się, czy będę mógł użyć jednego z wyrazów, które się będą wsunąć na usta, ale to za chwilę zobaczycie, do czego zmierzam. Niemniej widzicie, mamy tą scenę, pojawia się sformułowanie everything is black and white, czyli wszystko jest czarne i białe i tutaj chcę zwrócić waszą uwagę. Tu nie odnosi się to tylko i wyłącznie do obrazu. Obraz wpisuje się w znaczenie, natomiast jak zobaczymy cały kontekst utworu, jak zobaczymy całą treść symboliczną utworu, to autorka, bohaterka mówi nam, że to nie jest tak, że są odcienie i skale szarości. Rzeczy są albo dobre, albo złe, albo białe, albo czarne. I to jest odniesienie do bardzo konkretnej filozofii i bardzo konkretnych założeń w wielu kręgach religijnych. Najlepiej i najbardziej jaskrawo przedstawiałem to postacie sędziów piekielnych, czy też sędziów zaświatowych, w szczególności postacie Jamy, które widzą tylko białe albo czarne. Nie ma stanów pośrednich, uzasadnionych zbrodni, przewinień, które mają wyjaśnienie, akceptowalnych działań o charakterze negatywnym, które miały jednak pozytywny skutek. Coś jest albo złe, albo dobre. I taka jest perspektywa i to jest bardzo ważne, dlatego że to założenie pokazuje też pewną optykę, jeśli chodzi o magię. O magii często się mówi, że w magii jest możliwe, jasne i zgodne z wszystko to i właściwe, co jest zgodne z twoją wolą i intencją, bez względu na to, jaki ma charakter. Mhm. I rzeczywiście dla specyficznego działu magii, magii chaosu, jest to jak najbardziej właściwa ścieżka. Natomiast trzeba tu zaznaczyć, co jest istotne, to nie jest tak, że osoba, która korzysta z zaklęć i korzysta z konkretnych praktyk o charakterze okultystycznym, że ona nie jest rozliczana z swoich działań. Zwłaszcza, że to zostaje tutaj to wręcz przypomniane, że będzie miało, że to, co jest robione, będzie miało swoje znaczenie. Natomiast okay. To, co chcę, żebyście zapamiętali, znowu pojawia nam się motyw broken bodies, czyli połamanych ciał, spętanych ciał i będziemy je dalej widzieć. I zobaczcie, co jest zabawne. Zauważcie, że bohaterka cały czas podnosi nogę, jedno kolano. Bardzo regularnie jest pokazana taki kształt, który my żeśmy zauważali i odnosili się do niego na poprzednich audycjach i tu należy widzów przeprosić. Mały błąd z naszej strony, bo mówiliśmy o dobrym znaczeniu, ale pomyliliśmy numer karty. I tu trzeba przyznać, zrobiliśmy wtopę, która została zauważona przez was i bardzo słusznie. Mówiliśmy o karcie The Hangman, czyli wisielec, o kształcie pozycji ciała wisielca, o znaczeniu ofiarnym wisielca, a konsekwentnie powtarzaliśmy głupiec. A to ktoś to zauważył, bo myśmy sami też to zauważyli i stwierdziliśmy, że zostawimy na audycję wyjaśnienia, ale jeszcze ktoś to zauważył w międzyczasie, okej. Okay. Tak, tutaj tu, dlatego mówię, chciałem zaznaczyć tą erratę, to sprostowanie, że rzeczywiście w tych momentach, kiedy mówimy o specyficznej pozycji ciała i o roli ofiarnej, mówimy o hangmanie, znaczeniu karty hangman. Natomiast samo połączenie i skojarzenie z głupcem nie jest przypadkowe, dlatego że te karty zazwyczaj czyta się razem.
Pomijając, że bardzo często mają tendencję do wychodzenia w trakcie pracy z tarotem we wspólnych układach i często jest hangman, a później pojawia się gdzieś głupiec, albo głupiec wywołuje tego hangmana. Druga kwestia jest taka, że rzeczywiście najczęściej to głupiec staje się hangmanem, czy też jest niejako przeznaczany na tego, który staje się postacią ofiarną. Dlatego jeśli chodzi o znaczenia, trzymajcie się w tych naszych poprzednich audycjach, raczej chodzi o pozycję hangmana, czyli wisielca rozumianego jako postać ofiarna, jako coś, co zostanie ofiarowane, i tutaj zauważycie, że sama bohaterka też przybiera tą postać niejednokrotnie. Natomiast uwaga, ona w ogóle na tej trawie wygląda taka mega wyluzowana i potem też śpiewając też wygląda mega wyluzowana. Ona jest wyluzowana, ale wiesz, na co zwróciłem uwagę? No wiem, że za chwilę do tego dojdziesz, ale tak jak mówię, nie chcę ci przerywać w trakcie, kiedy mówisz, że tutaj po raz kolejny widzimy ten krąg rytualny tańczących postaci wokół głównej bohaterki, czyli śpiewającej. Natomiast w tym teledysku ten krąg tańczących, on nie jest taki rytualny z nabożeństwem, tylko strasznie nerwowy i chaotyczny. Oj tak, powycinałem, będziemy mogli szczegółowo opisać kręgi, także spokojnie, okay. Za moment będę pokazywał. Nie, bo chodzi mi o sposób ruszania ich się, czego nie widać na zdjęciach, ale to tak tylko sygnalizuje moje spostrzeżenia, żebyś mógł się odniósł, nie? Zgadza się. I teraz tak, tutaj ta sama pozycja wyluzowania, w ogóle jeśli chodzi o wygląd artystki, to muszę powiedzieć, że jej utwór, jak i sama estetyka tej postaci jest bardzo mocno nawiązuje z jednej strony do wczesnych utworów Rihanny i estetyki tego, jak Rihanna się ubierała, jaki sposób muzyczny reprezentowała, jak funkcjonowała, jak była jeszcze cudzysłowową solistką. Natomiast w drugim stopniu, i tutaj chodzi przede wszystkim o urodę, to jest bardzo mocne odniesienie do Jennifer Lopez. Ta postać, ta wokalistka jest wręcz celowo artystycznie pokazywana do J.Lo, co jest zabiegiem również ukierunkowanym, dlatego że po pierwsze znany, odnoszący sukces wzorzec, dwa, to podobieństwo wizualne bardzo dobrze się sprzedaje w krajach anglosaskich, czyli w Ameryce, jak masz nową piosenkarkę, która wygląda jak stara, super piosenkarka, super gwiazda, która od dłuższego czasu nic nie nagrywa, jest wycofana i tutaj masz jej nową wersję, to ma szansę łatwiej się przebić. I tutaj akurat ten podobieństwo do J.Lo będzie bardzo mocno charakterystyczne i wyraźne. Niektórzy powinni już w tej chwili kojarzyć, wiedzieć, dlaczego wam ta jakoś znajomo ta postać wygląda i czemu muzyka podobnie brzmiała, bo muzyka też mocno nawiązuje zarówno do utworów wczesnej Rihanny, jak i do estetyki muzycznej Jennifer Lopez. Natomiast wspominałeś o słońcu. O, mój motyw, tak. No. Ten motyw ze słońcem spadającym, to za chwilę będziemy omawiać. Tutaj pierwsze co ujęcie, które wrzuca się w oczy, to jest sam początek utworu. Po zielonej łące mamy postać, która jest ukazywana na tle słońca z lekką sugestią aureoli. Dosłownie taka nowo wprowadzona święta. Wymowna symbolika, dlatego że możemy ją odebrać zarówno na poziomie duchowym i takim rytualnym, ale możemy ją odebrać dosłownie w odniesieniu do państwa Izrael. Czyli tak wchodzi ta sielankowa kraina, ci, którzy są zawsze święci, oni są niewinni, nic nie robią źle, zawsze jest wszystko cacusia. Tacy mądrzy, zorganizowani, dobrzy, no. Tak. To po prostu naród wybrany, no jakby na to nie patrzeć. No wybrany. Wydanie przez kogo. Teraz tak. Zaraz po tym zaczynają się na przemian zapalać kolejne światła. Co jest ciekawe, na początku były trzy, później zaczyna być ich pięć, a na samym końcu już będą wszystkie pulsować na przemian. Niemniej tutaj to ujęcie celowo wam pokazuje, bo ono będzie pokazane, że postacie przeniosą się bezpośrednio pod to kółeczko. Samo kółeczko zaś ma robić aluzję do pewnych specyficznych urządzeń i do wykorzystywania portali robionych przez lustra, przez szkło. Dla osób, które już są po kursie z planu luster, to powinno być dość mocno i klarownie wiadomym, o czym tutaj mówimy, co po niektórzy pewnie za chwilę napiszą na czacie, co tutaj widzą i co im się kojarzy.
O, Christina Aguilera też jak najbardziej pasuje do tej estetyki, chociaż ja powiem szczerze, mimo że znam wszystkie te wokalistki, to Jennifer, nie jestem w stanie odpędzić wizerunku Jennifer Lopez na tej edgy. Keeps on live. I teraz tak, zobaczcie, mamy kolejny raz tą ciemność, postacie w ciemności już zaczynają tańczyć bardzo specyficznie, zaczynają również się przesuwać w strefę światła. Przez cały czas, kiedy mamy ciemność, unosi się tu specyficzne takie zadymienie para. Tańce mają tutaj, taniec, który jest tutaj dokonywany, ma już charakter ruchów nieprzypadkowych, mocno nawiązujących do ruchów rytualnych, ale dochodzimy do tej pierwszej sceny w szarym pokoju, drugiej sceny w szarym pokoju, która, powiem zupełnie uczciwie, wzbudza bardzo nieprzyjemne skojarzenia. Nie wiem, Michael, byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś podzielił się twoim spostrzeżeniem co do tego pomieszczenia i tego, jak zostały postawione tutaj postacie. Oczywiście poza samą kwestią oczywiście zacieniemienia środkowych rzędów, z czym ci się kojarzy, jak widzisz te postacie tu w ten sposób tak ustawione? Czy moje skojarzenie w czasie teledysku było, że to jest jakiś karcer, komora gazowa, zaciemnione więzienie, cela śmierci, to są te typy skojarzenia, które szły. Dokładnie to było moje pierwsze skojarzenie, było oczywiście z obozami. Z szykowaniem, po pierwsze więźniowie, po drugie skazańcy przeznaczeni na śmierć i natychmiastowe skojarzenie z wydarzeniami oczywiście określonymi jako Shoah i wielki dramat i nie tylko. Oczywiście ten kraj sobie może na to pozwalać, inne kraje by sobie nie mogły. Natomiast gdyby inny kraj zrobił do tego odwołanie, to już byłoby po artyście i po teledysku. Zwłaszcza, nie wiem czy wiesz, ale zwłaszcza Polska, bo już leci narracja na całym świecie, oczywiście wiadomo przez kogo podsycana, że już nawet nie to, że Polacy byli autorami zagłady, tylko to, że w ogóle nie, że żaden Polak prawie nie zginął w trakcie zagłady. Nas Holokaust nie dotyczy w ogóle, bo to nie my byliśmy ofiarami. Nie wiem, czy wiesz. To już wiesz. No tak, tak. Niemniej tutaj skojarzenie jest bardzo wymowne i dlatego nie chciałem się odnosić wcześniej do tych lamp, bo tutaj zobaczysz... Już wiem, o co ci chodzi, bo tobie się skojarzyły też z lampami na rampie. Tak. To jest jedna kwestia. Zobacz, jak są skonstruowane te prześwity, kiedy nagle pojawia się prześwit sceniczny z bocznym światłem, to zobaczymy, że z drugiej strony zrobił nam się wagon. Gdzie jak zobaczysz, masz tak jakby dodatkowe postacie tłumu, cienie, rozbierane niemalże drzwi. To jest bardzo wymowna symbolika, nie mówiąc o tym, że... Owszem, tych drzwi będzie tutaj niby sporo, natomiast chcę was uświadomić, że dlaczego się o tym ciężko mówi, bo aluzja do tego, że cienie na ścianie i generalnie postacie w cieniu, to jest odniesienie bezpośrednio do zmarłych. W krainie cieni bardzo dużo istot, no generalnie w krainie cieni funkcjonuje też dużo duchów umarłych, zwłaszcza tych, którzy doznali traumy takiej, że nie mogą odejść, nie mogą się po prostu w pełni uwolnić z ostatniego wcielenia. Kolejną kwestią jest to, że symbolika cienia na ścianie jest bardzo wyraziście rozumiana jako ktoś, kto zginął w konkretnych okolicznościach, na przykład spalony i wypalony jako ślad na ścianie. I tutaj chodzi oczywiście o kataklizmy typu wulkany, typu jakieś, nie wiem, śmierci w wyniku palenia lub też często związane z komorami. Kolejnym aspektem jest przedstawianie generalnie w postaci cieni nieobecnych członków rodziny i nieobecnych postaci. Krótko mówiąc, są w cieniu, są w powietrzu. Jeden z powodów, dla którego Kraków jest jaki jest, pod wieloma względami, ale to na inną audycję. Natomiast no... estetyka i skojarzenie przedstawienie tej konkretnej, tego konkretnego obrazu w tym teledysku no wzbudza mocno nieprzyjemne skojarzenie i te skojarzenia, jak widzę, są nieprzypadkowe. I teraz wracamy do naszej wokalistki Someone Stole the Moon Tonight. I teraz tak.
Po pierwsze, mamy oczywiście bohaterkę patrzącą w niebo, na to chcę zwrócić waszą uwagę, że ona będzie patrzeć na nieboskłon i pewnych rzeczy tam oczekiwać. Wróćmy też na chwilę do tekstu. Dlaczego my mieliśmy taki kłopot, a czy dlaczego się troszeczkę samemu potknęliśmy o tego wisielca i o głupca? Dlatego, że utwory mylą nas nieco czasami tekstem, wywołują pierwsze skojarzenie, myśli się o jednym przedstawieniu, bo zobaczcie, że za każdym razem, jak w poprzednich utworach mówiliśmy o głupcu, to pojawiał się on bezpośrednio w tekście. Zawsze jest odniesienie do fool. Are we fools? Czy my jesteśmy głupcami, jak było w Weronice? Czy odniesienia do głupca bezpośrednio w Towerze? I to oczywiście nawiązuje do konkretnej karty głupca. A mamy kolejną kartę, którą jest oczywiście Hangman jako ofiara. I tutaj w tekście piosenki znowu mamy odniesienie do głupca. I leci ono tak. Who's the fool who told you boys don't cry? Kto powiedział ci, że chłopcy nie płaczą? Kto jest tym głupcem, który przekonał cię, że chłopcy nie płaczą? To jest bardzo wymowna wypowiedź, bardzo wymowne sformułowanie i znowu możemy rozbijać to na kilka poziomów. Poziom polityczny, po pierwsze, my, nasi chłopcy płaczą, po drugie, sprawimy, że chłopcy zapłaczą i mężczyźni zapłaczą. No i rzeczywiście pod względem politycznym to się udało. Dwa, samo sformułowanie who's the fool who told you boys don't cry jest, jak rozumiemy je i połączymy je z kolejnymi trzema linijkami hours and hours empowers life is no game but it's ours while the time goes wild. Jak spojrzymy na pierwsze trzy linijki, who's the fool who told you boys don't cry, hours and hours empowers, life is no game but it's ours, to te trzy zdania bardzo sugerują, że mamy tutaj do czynienia znowu z empowermentem kobiecym i taka jest znowu aluzja i oficjalne tłumaczenie, jak sobie poszukacie informacji o tym utworze, to on jest niby o bohaterce, która też dokonuje empowermentu i wyzwolenia. Kolejna, zobacz, kolejny raz, trzeci raz ten sam temat. I co jest ciekawe, oczywiście bohaterka, te same gesty, te same symbole i ta sama narracja o oficjalnej treści utworu. Więc jeżeli uznamy tę wersję empowermentową i to, że godziny sprawiają, że nabierają siły, te kobieta wyzwolona tutaj nabiera siły, będzie udowadniać mężczyznom, że chłopcy też mogą płakać. Szczerze mówiąc, mimo że jest to oficjalna interpretacja tych słów, tego fragmentu utworu, ja tego nie kupuję. Można to odebrać w ten sposób, jest wymowne, nieprzyjemne i obcesowe. Natomiast dużo bardziej trafia do mnie interpretacja klarowna, jasna, taka, że mężczyzn w rozumieniu chłopców, w rozumieniu mężczyzn można zmusić do płaczu. A w jakich okolicznościach? No najczęściej, kiedy tracą swoich bliskich lub lądują w skrajnie niebezpiecznych sytuacjach, na przykład w sytuacjach wojennych, które prowadzą do tego, że siedząc w okopie czy siedząc za ścianą pod ostrzałem, to nawet najtwardsi stwardzieli potrafią się załamać, posypać i po prostu nie wytrzymać. Nie mówiąc o tym, że po powrocie z takowych wydarzeń, z takiej akcji, będąc cały czas jeszcze w to zaangażowanym, nie wracając cudzysłowo do domu, do pokoju, czyli stanu, w którym już nie świszczą kule nad głową, no powiedzmy sobie uczciwie, nawet w koszarach zdarzają się takie sytuacje, gdzie panowie się sypią. Oczywiście jest w niektórych strukturach wojskowych jest bardzo dbane o to, żeby przypadkiem nie były pokazywane tego typu emocje, bo one łamią morale i łamią całość generalnie zwartej grupy, która ma bezemocjonalnie reagować na wszystko. No nie zmienia to faktu, że to sformułowanie, że pokażemy wam, udowodnimy, kto oszukał cię, kto był takim głupcem, że pokazał ci, że chłopcy nie płaczą. Tutaj sformułowanie who's the fool, bardzo mocno odnoszące się oczywiście do głupca, znowu kojarzy z Hangmanem, zwłaszcza biorąc pod uwagę poprzednio pokazaną pozycję ciała oraz odwołania do rzezi, no bo poprzednie ujęcie to jest odniesienie, jeżeli przyjmiemy, że to jest odniesienie do rzezi, do ofiar, więźniów i tak dalej, czyli obozowe, że tak powiem, skojarzenie, no to zarzucenie i połączenie go z linijką, kto jest tym głupcem, który powiedział ci, że chłopcy nie płaczą, czyli
i nawiązanie do ofiar, będzie tutaj wyraźnym uderzaniem znowu po arkanach, czyli z jednej strony głupiec, a z drugiej strony symbolika ofiary Hangmana. I tego, że no to teraz pora na składanie chłopców w ofierze. Dobra. Przechodzimy dalej z ilustracjami. To jest pierwsza scena, która jest nieprzenasądna. No. Jest pierwsza scena. No. No bo to jest scena, która mi się skojarzyła z takim łażącym zombie takim. Tak. To jest pierwsza scena, w której mam takie odczucia, że to jest kolejny nieprzyjemny obraz, zwłaszcza ta choreografia w tle, dlatego że wiem, kojarzę, ale nie wiem gdzie, gdzieś z tyłu głowy jest ten obraz tak poruszających się postaci z symboliki rytualnej i innoświatowej, że tak to ujmę. Natomiast tutaj oczywiście pierwsze skojarzenie, postacie zombie, postacie ze sobą spętane, związane i nienaturalny ruch. Musicie to zobaczyć na teledysku, nie idzie tego ująć na stopklatce. Kompletna obojętność, takie wyluzowanie, zaangażowanie i skupienie w samej sobie bohaterki. Zwróćcie uwagę na to, że raz są przerzucane włosy na lewą, a raz na prawą stronę. To też jest dość specyficzne w tym utworze. W momencie, kiedy ona mówi o sile, to ma włosy po jednej stronie, a w momencie, kiedy pokazuje osoby przekazywane na ofiarę, to ma po drugiej stronie. To też jest dość ciekawy zabieg artystyczny. Natomiast to jest chyba pierwsza z tych scen, w których Michael chciał wskazać wam specyficzne ruchy choreografów, znaczy grupy choreograficznej i tego, jak oni się poruszają. No i dochodzimy do początków kręgów magicznych, które będą się działy. Pierwsze takie wyraziste skojarzenie, pierwszy gest, który widać z daleka, to jest oczywiście gość na froncie, który ma pozycję, żeby was nie zmyliło, nie po prostu tak się rozstawił, to jest oczywiście pozycja energetyzująca, energetyczna, która służy po pierwsze silnemu uziemieniu i przesuwaniu energii. Stąd też w kolejnej scenie widzimy, jak wszystkie postacie niejako reagują i przeciągają się tą energią w jedną stronę, z jednej strony ekranu na drugą stronę ekranu. Niemniej tu już zaczynają się takie konkretne obrazy związane z ezoteryką. I następna scena jest już taka kawa na ławę i bardzo wymowna. Bohaterka wchodzi w kręgi i pokazuje nam bardzo konkretne kręgi, na których pracuje i w których odbywa się reszta tego utworu. W szczególności krąg, w którym ewidentnie jest aluzja do wyraźnego czarowania i rzucania zaklęć, i to o konkretnym efekcie. Macie strój, który, no powiem tak wprost, sam dobór stroju jest bardzo specyficzny. Z jednej strony można, odnosząc się do tradycyjnych wzorców, można powiedzieć, że jak wiązania z czasów egipskich, z wczesnych czasów, jeśli chodzi o górną i dolną część stroju, dwa marynarka, można powiedzieć, z garsonki, z żakietu, ale z drugiej strony no prawie że jak męska. Inna perspektywa to takie właśnie szaty zakładano kobietom, które miały robić za kapłanki. Oczywiście zazwyczaj w kolorze czerwonym, a nie tak jak tutaj w szarym, ale tutaj ten taki szarometalowa estetyka jest, wydaje mi się, że wyraźnie zamierzona, dlatego że czerwone światło macie z tyłu. I czerwone światła będą tutaj wiązać się z tą typowo rytualną symboliką. I teraz to, na co być może część z was nie zwróciła uwagi, to trójkąt, w którym się znajduje nasza bohaterka, który jest wyznaczony na zasadzie dolna podstawa i dwa ramiona, który w następnej scenie będzie już idealnym sześcianem. Będziemy mieć cztery ściany, kwadrat. Później będzie to zaznaczone, że jest sześcian, bo będzie podciągnięta tak jakby zestaw oświetlenia rzucający brakujące ścianki sześcianu. Natomiast mamy pierwszy okrąg, mamy okrąg, całe pomieszczenie, w które jest wpisany trójkąt, a następnie będzie poszerzenie do sześcianu na podstawy kręgu magicznego. Zobaczmy, co się dzieje w tym czasie w teledysku. I teledysk już zaczyna nam wyraźnie mówić o tym, z kim mamy do czynienia. Bohaterka dzieli się swoimi odczuciami i przeżyciami, które ma
co druga osoba, która zawarła pewien kontrakt, a dokładnie mówiąc podpisała czy zawarła cyrograf. No i co nam śpiewa nasza autorka? Every day I'm losing my mind. Każdego dnia tracę zmysły, tracę głowę, tracę świadomość. Holding on in this mysterious ride. Trzymając się ledwie w tym szaleńczym misterium, w tej jeździe, w tym szaleńczym pędzie. Mysterious ride to jest dosłownie odniesienie do rytualnego, takiego rytualnego szaleństwa, ale w sensie skutków, konkretnych rytuałów, które powodują ciągłe przeżywanie charakterystycznych, ciężkich doświadczeń, które są określane terminem ride, w angielskim no generalnie rzecz biorąc ostra jazda, natomiast mysterious ride to jest jazda przez misterium, doświadczenie mistyczne, przeżycie mistyczne, które jak cofniecie się linijkę wcześniej, jest powiedziane, że to trzymanie się i utrzymywanie, próba utrzymywania się w trakcie tego mysterious ride powoduje u niej codzienną utratę zmysłów. Every day I'm losing my mind. I kolejne sformułowania są już żywcem wyjęte z amerykańskich tekstów piosenek odnoszących się do okultyzmów i mamy odwołanie, uwaga, Dancing in the Storm. Tańcząc w burzy, tańcząc pomiędzy błyskawicami. Dancing in the Storm to jest sformułowanie, które bardzo często odnosi się do obrazów o charakterze rytualnym, generalnie rzecz biorąc. To jest w taki bardzo prostacki sposób tłumaczone odwołanie do rytuałów przywoływania deszczu, sprowadzania deszczu i błyskawic. Zresztą deszcz jest jednym z motywów powszechnie uznawanych, natomiast nie do końca precyzyjnie rozumianych. Choć wiele filmów krążących w internecie, jak mówi i wyraźnie tłumaczy symbolikę rain i rainman jako energii i dobra spływającego czy spadającego, pochodzącego od tego złego czy od tych złych. I rzeczywiście do tej symboliki się oczywiście odnosi Dancing in the Storm. I uwaga, bohaterka mówi jasno i klarownie. I got nothing to hide. Niczego nie ukrywam, nie mam czego ukrywać. Take it all and leave the world behind. Weź to wszystko i zostaw świat za sobą. Krótko mówiąc, mówi o darach, mówi o tym, co zyskała w wyniku zawarcia swojego kontraktu, który zresztą będzie dalej pokazany, jakie ma przejawy i jak to funkcjonuje w jej praktyce. Chcesz coś dodać? Nie, słucham z zainteresowaniem. Dobra. Baby. Ja tylko obserwuję w tle zmieniająca się ilość czerwonych lampek. Wcześniej były dwie, teraz są znowu cztery, ale nie wiem, może niepotrzebnie. Dalej mamy tak. Baby, promise me you will hold me again. No, wiadomo, różnie można interpretować. Obiecaj mi, że znów będziesz mnie trzymać w ramionach, cudzysłowo. I uwaga. I'm still broken from this hurricane. Jestem wciąż połamana tym huraganem. This hurricane. I ten hurricane niby stał się tytułem piosenki, natomiast on będzie tutaj miał charakter obrazowy i ten hurricane odnosi się do dwóch rzeczy. Oczywiście w późniejszej części będzie się odnosił do wydarzeń i do zjawisk oraz do zaklęcia, które ona rzuca. Z drugiej strony w tej konkretnej zwrotce ten hurricane odnosi się do tego mysterious ride, w którym ona ledwie się trzyma i stara się nie stracić zmysłów. I żebyście mieli ładniej zobrazowane, co tu się dzieje, to proszę, wchodzą kręgi rytualne. W pewnym momencie bohaterka czeka i z zewnątrz przybiegają dwa rzędy postaci, które ubierają się w krągu. Wy już jesteście wytrenowani po poprzednim spotkaniu, więc wiecie, że postacie tańczą w kręgu nieprzypadkowo. Tutaj charakterystycznym jest to, że jest podział na mężczyzn w środku, kobiety na zewnątrz i choć pierwsze ujęcie może jeszcze nie pokazuje tego kręgu w tak wyrazisty sposób, zobaczcie, że już poszerza nam się plan, już jest wskazane, że ten trójkąt zaczyna, jeżeli dodamy kółko, jeżeli powielimy to samo, już mamy oczywiście okręg w kwadracie. I teraz idziemy dalej. Zobaczcie, co się dzieje z postaciami. Every day I'm losing my mind. Postać centralna jest idealnie na środku postawiona jako ta, która ma korzystać z energii. Panowie tutaj składają swoje głowy na kanwie potrzeby
tej postaci, która jest rytualistką, jest kapłanką. I teraz to, co ja sobie tutaj zapisałem jako najważniejszą cechę, to odwrócenie symboliki. Zobaczcie i zwróćcie uwagę na to, że kobiety mają podniesione głowy do góry, zadarte do góry, podobnie zresztą jak w niektórych scenach nasza sama wokalistka, natomiast one są tu wyprężone, tak jakby wypełniane mocą, wyciągane do góry, aha, zaś mężczyźni są zaginani, zmuszani do obniżenia głowy, ściąganie ku dołowi. I oczywiście odwrotność piekła kobiet, czyli piekło mężczyzn w teledyskach jest kontynuowane. Tutaj oczywiście symbolika ofiarna, natomiast dużo ważniejsza sprawa, którą można łatwo przeoczyć, a która się odnosi zarówno do tarota, jak i generalnie do symboli energetyki. Mianowicie mamy tu do czynienia z odwróceniem energii. Mianowicie kobiety symbolizowane i reprezentowane jako kielnia, naczynie są przedstawiane jako symbol kierunku w dół, czyli coś, do czego można nalać, więc rysując kreskę w dół, czy też ten trójkąt w dół, masz przestrzeń, do której możesz nalać, czyli kobiety zawsze są przedstawiane jako kreskę, jako strzałka w dół, mężczyźni jako strzałka w górę, bo reprezentują miecz i symbolika oczywiście faliczna, wznoszona w górę. I tutaj mamy tę symbolikę odwróconą. Mężczyźni są wywróceni, wygięci ku dołowi, kobiety obrócone ku górze. Także mamy do czynienia z odwróceniem energii, z tą rekonstrukcją energii na tym poziomie. Mhm. Od nawiązania do flagi, tutaj myślę, że dobrze kombinujecie, no to, zwłaszcza, że flaga sama w sobie też jest oczywiście symboliką rytualną, no bo Gwiazda Dawidowa nie jest przypadkowym układem geometrycznym, to takie rzeczy się nie zdarzają. Natomiast dalej, jak widzicie, mamy już moment, w którym więź jest mocna, silna, panowie związani, zobaczcie, że znowu następuje to charakterystyczne rozstawienie nóg, czyli uziemienie, przekaz energii i zobaczcie, jakie są wyrazy twarzy postaci. Panowie no ewidentnie są już tutaj w stanie takim oddziaływania. Bohaterka otwiera oczy, jest już bardziej zaangażowana, postacie z tyłu, kobiety bardziej rozszerzone, one tutaj też zbierają energię, ale co jest ważne, są tym zewnętrzną barierą kręgu, również są pod wpływem, podobnie jak panowie, co będzie widać w dalszej części. Także to, że te postacie później tak chaotycznie tańczą, rzucają się, kręcą w ogóle, to jest nie przypadek, Michaelu, i to, że zwróciłeś na to uwagę, to oczywista sprawa, że następstwem tego wydarzenia, które ma miejsce w tej części teledysku, dlatego powiedziałem, żebyśmy go chronologicznie rozłożyli, jest to, co się będzie działo dalej z resztą tancerzy. I zobaczcie, jakie jest zakończenie. Holding on this mysterious ride. Zobaczcie, że panowie stają się ewidentnie gwiazdą i tutaj już gwiazda jest rzeczywiście robiąca aluzję do konkretnego układu i panie wyłaniające się, wchodzące wewnątrz kręgu. Ta pozycja, w której one wchodzą do środka, a panowie stają się tak naprawdę, oni stają się wyznaczonymi granicami kręgu, kobiety wchodzą wewnątrz misterium razem z główną wokalistką, która stara się utrzymać w tym mysterious ride. Zobaczcie, że akurat sceny konkretne, które się pojawiają z konkretnymi sformułowaniami, są nieprzypadkowe. Dlatego pozwoliłem sobie na wycinki, w których macie część tekstu. Teraz idziemy dalej. Zobaczcie, zapowiadałem, mówiłem, że będzie cały okrąg w postaci, mamy pełen kwadrat, koło jest zakreślane oświetleniem, tak żeby oświetlenie nam tutaj robiło wrażenie okręgu, no i oczywiście koło wewnętrzne, czyli same postacie. Spójrzcie sobie na to ujęcie, które jest dość wymowne, z daleka, jeżeli spojrzymy na podłużną postać naszej głównej kapłanki, rytualistki, to można mieć poważne wątpliwości, czy ona nie ma podniesionych rąk uniesionych do góry. Znowu mamy ten charakterystyczny efekt wizualny wywołany przez ubrania, przez no powiedzmy wypchane brzegi ubrania. Niemniej samo ujęcie chyba nie pozostawia za wiele wątpliwości, z tego, że nie mamy do czynienia tutaj ze zwykłym sobie tam układem choreograficzno-tanecznym. Jeżeli ktoś jeszcze kupuje obecnie to, że to są takie przypadkowe, tam ładnie estetycznie się ludzie potańczyli w kółku, poprzytulali w ogóle, no to lubię. Znaczy, na pewno wasz świat jest bardziej sielankowy i pełen kwiatków. Natomiast
To, co rzeczywiście można zauważyć, to znaczącą zmianę zachodzącą w postaciach. Mężczyźni tu wyglądają już na mocno, no, dosłownie bezwładnie opadających, podtrzymywanych przez kobiety, które czerpią tą energię z góry. No i przechodzimy do dalszych obrazów, które są nam pokazane. Tu już zaczynają być figury. Z figurami jest ten problem, że figur pojawia się tak dużo, że ciężko tak naprawdę wszystkie decyfrować. Jest tu sporo odniesień do takich klasycznych figur tanecznych z baletu. One zwłaszcza w późniejszej części widać sceny baletowe, między innymi coś, co jest nazywane unoszeniem. Unoszenie jest bardzo wyraźnym odniesieniem oczywiście do unoszenia w magii. Tutaj wynoszenie postaci, konkretne wygięcia. Nie wiem, czy nie ma tu podanych konkretnych liter. I kłopot z literami jest taki, że jeżeli to są litery, na co wiele by wskazywało, biorąc pod uwagę ten układ, to mam kłopot następujący, że zakładam, że byłyby to litery hebrajskie, których nie znam. Dokładnie tak, ja miałem dokładnie to samo wrażenie, mówię, kurczę, oni się układają w jakieś symbole, znaki, być może są to litery i za chwilę nie potrafiłem żadnej rozpoznać, mówię, chyba, że jest to alfabet hebrajski. Tak, i mam przekonanie, że tutaj mamy do czynienia z nieprzypadkowym układem, zwłaszcza tutaj coś, co byśmy odczytali jako literę K, która nie jest literą K i to jest pierwsze to z tych miejsc, które mi się mocno kojarzy z literami hebrajskimi, drugie tutaj, a dokładniej dwa rzędy tutaj. Moim zdaniem jest tu pewnego rodzaju układ co do liter, biorąc pod uwagę, że nawet na puszkach popularnego napoju energetycznego mamy specyficzne znaki też z tego języka, można tutaj zacząć zastanawiać się, jako osoba nieznająca hebrajskiego w oryginale, ani w ogóle nieznająca alfabetu hebrajskiego, przykro mi, ale nie jestem wam w stanie pomóc. Szczególnie, że to jest moment, w którym pojawia się sformułowanie I have nothing to hide. I teraz dwie rzeczy, które dają do myślenia. To pierwsze, że prawdopodobnie jest tu przekazana jakaś bardzo konkretna informacja, być może właśnie napisana w postaciami ludzi ułożonych w tym układzie. A druga rzecz, która mi się skojarzyła i która jest przezabawna, to zobacz, pamiętasz, jak zwracałem uwagę, że jest to specyficzne wycięcie kawałka zielonej ziemi pośród pustyni. Zobacz, że teraz to wygląda jak płaski dysk z zieloną trawką. Jeżeli ktoś jest fanem konkretnych teorii dotyczących płaskoziemstwa, to może interpretować to w swój własny sposób, który jest dość zabawny, no bo jeżeli to jest ten komunikat, że oni mają nic do ukrycia, no jest to przezabawne. Oczywiście pozostawiam to waszej własnej interpretacji, własnemu zastanowieniu. Masz jeszcze jakieś skojarzenia w tym miejscu, Michael? Nie, to też skojarzenie, wiesz, no, wycięcie tego zielonego skrawka na środku pustyni, czyli też takie odniesienie do Izraela, który, no co prawda za amerykańskie pieniądze, ale stał się kwitnącą oazą produkującą pomarańcze i nowe technologie na środku pustyni, na której jest wszystko i nic, a nic w szczególności, nie? O, widzę, że tutaj jest propozycja pana Macieja Majewskiego. Jeśli dobrze kojarzę, to jest ten pan, który specjalizuje się w biblijnych zagadnieniach, podobnie zresztą w pewnych kwestiach zazębiających się ze mną. On chyba ma bardzo dobry materiał o Lilith, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli to ta sama osoba i tak dobrze mi się kojarzy, to tak chętnie bym w jakieś dialogi się wdał z panem Marcinem, imiennik mój, więc wiadomo, że musi być dobrym fachowcem. No to żartuję, mam takie doświadczenia, że jak spotykam imienników, to zazwyczaj to są osoby, które mają wybitnie duże umiejętności w swojej dziedzinie. Czyli widzę, dobrze skojarzyłem. Także osobiście w ciemno mogę wam polecić ten pana Marcina, bo zdążyłem przesłuchać dwa albo trzy fragmenty jego nagrań i są to bardzo wartościowe nagrania. Oczywiście one są mocno z perspektywy biblijnej, no i biblistyki oraz teologii, natomiast to nie powinno dziwić, bo jeśli dobrze kojarzę, pan Marcin jest teologiem. Takie bym odniósł wrażenie po treściach poruszanych na kanale i w ogóle perspektywie, jaką przedstawia. Niemniej są świetnej wartości. Jakością merytoryczną stoją bardzo wysoko. No i są jeszcze bardziej wykładowe niż moje własne nagrania. Zdecydowanie, powiedzmy, w poważniejszym tonie niż niektóre nasze takie jednak popularno-naukowe i rozrywkowe audycje. Okej. Okej. No i mamy tutaj
To Nothing to Hide. Teraz uwaga, jaki jest dalej tekst piosenki? Sobie w ogóle rozśmieszyło mnie ten I got nothing to hide, bo to tak zabrzmiało wręcz, bym powiedział, szyderczo. O. Też no. Mi się tak wydaje. Zwłaszcza, że dalej mamy sformułowanie, słuchaj, living in fantasy and in ecstasy. Ekstazy mi się rzuciło w oczy tutaj. Tak, everything is meant to be, wszystko co się dzieje powinno być, miało być i ma nastąpić. We shall pass, but love will never die. My przeminiemy, ale miłość nigdy nie przeminie, nigdy się nie skończy. Tutaj powiem wam zupełnie uczciwie, co po niektóre zdania tak bardzo nie pasują do reszty tekstu, żeby mnie wyrzucił. Mam na razie dwa takie. I to pierwsze to jest we shall pass, but love will never die. To jest pierwsze zdanie, które bym wyrzucił, a drugie to people walk away, but never say goodbye. O, te dwa zdania kompletnie nie pasują do całej reszty utworu. I ta scena, o niej ci wspominałem przed audycją, bardzo mocno mnie uderzyła. Dlatego, że jest to jedna z rzeczy, które ja często poruszam na audycjach. Jest to rzecz, jest tu pokazane wizualnie część warsztatu z kwestii planu cieni, której staram się uczyć zarówno na warsztatach indywidualnych, jak i generalnie rzecz biorąc na warsztacie grupowym tłumaczę, czym jest plan cieni, jak działa, a na warsztatach indywidualnych pomagam osobom zainteresowanym nauczyć się metod, jak przeprowadzić dekonstrukcję do poziomu planu cieni i od niego wychodzić do formacji koncepcji. I paradoks polega na tym, że na tej konkretnej scenie, na tym konkretnym obrazie jest to pokazane. Co prawda jest pokazane z oświetleniem, którego w planie cieni nie ma, bo my jesteśmy źródłem światła, natomiast tutaj jest podwójna symbolika. Z jednej strony jest pokazany ten plan cieni i pozycja, tak zwana superpozycja, pierwsza pozycja, od której zaczynamy, jak i aluzja do drabiny Jakubowej. Osobom, które nie zauważyły, zwracam uwagę, że tutaj mamy drabinę. I ta drabina jest przewrócona w stronę naszej bohaterki nieprzypadkowo. Nie, bo ja to skojarzyłem, że po prostu jest widoczne to, że jest to scena i kamera, która znajduje się często na takich szynach, jest odsunięta na tyle daleko, że złapała te szyny, ale nie pomyślałem o tym w kategoriach drabiny. No dobra. Tak, też pomyślałbym, że ale nie przy tej skali realizacji tego teledysku. Nie przy tych pieniądzach i nie przy całej reszcie nieprzypadkowych scen, które są pokazane. Nie mówiąc o tym, że wymazanie tego z ujęcia przy użyciu obecnej obróbki komputerowej to jest parę minut, więc myślę, że raczej jeżeli to tu jest, to powinno być. Poza tym, powiem zupełnie uczciwie, to jest coś, co można łatwo przeoczyć, natomiast nadaje bardzo ciekawego sensu temu konkretnemu ujęciu. Bo jeżeli uznamy to jako drabinę, drabina Jakubowa, i pojawia się w podwójnej symbolice. Pamiętajcie, że wywodzi się ze Starego Testamentu. Jakubowa jako taka jest symboliką wchodzenia pewnego rodzaju rozwoju duchowego, pewnej transformacji, która jest objęta i wywodzi się z czystej tory, a później jest mocno rozwijana w kapale. I teraz temat drabiny Jakubowej jako drogi do niebios, czy też drogi do niebios, to jest przedstawienie interpretacja chrześcijańska, a w drabinie Jakubowej wcale nie chodzi o wchodzenie do niebios, chodzi o zupełnie inną formę rozwojową. Natomiast co jest ciekawym tutaj, to mamy zaprowadzenie po tej drabinie do specyficznego pokoju. W tym pokoju nasza bohaterka, jak widzicie, znowu wygodnie, w pewnego rodzaju transie, siedzi na obiekcie, którym jest sofą, ale my nie wiemy, że jest sofą, bo jest przykryty takim materiałem. To jest bardzo specyficzne przedstawienie, dlatego że taka podstawowa figura bardzo dobrze, jeżeli byśmy wszystko, co tu jest, zamknięte pomieszczenie, pomalowali na czarno ten obiekt, czyli to, czym jest przykryty ten obiekt, który ma robić za sofę, wszystkie elementy pomalowalibyśmy na czarno, to mielibyśmy pojedynczą postać w ciemnej przestrzeni. To jest klasyczna metoda do rozpoczynania ćwiczeń z planem cieni. To jest metoda do tego, żeby nauczyć się orientować, jak wygląda prawdziwa natura rzeczywistości, jak zbudowany jest nasz świat i jakie elementy się w nim pojawiają. To jest klasyczna dekompozycja, którą stosują między innymi praktyki buddyjskie. Buddyzm idzie dokładnie w to samo, tylko troszeczkę innymi pojęciami. Ja to zazwyczaj upraszczam do czegoś, co jest bliższe nam, natomiast jak zobaczyłem ten obraz, to ujęcie, to było ono dla mnie wybitnie uderzające, bo ono dosłownie odnosi się do ćwiczenia, które ja pokazuję niektórym zainteresowanym.
zainteresowanym osobom, jak to robić, ewentualnie jak to działa, jak można spróbować to samemu zobaczyć i doświadczyć. To, co tu zauważycie, to charakterystyczne krawędzie ścian rzekomo oraz przestrzenie, które są jakby przerwą miejsca, które są przerwami w tej przestrzeni. To są te portale, o których wam mówiłem na niektórych audycjach. Odsyłam do audycji Bramy. Dwie powstaje w tym cyklu, w których wyraźnie mówię o dokładnie tej scenie, która jest tu pokazana. Natomiast to, co jest charakterystyczne, to jest ten obiekt, na którym ona siedzi. Dlatego, że w planie cieni nie masz do czynienia z obiektami precyzyjnie dookreślonymi, czyli coś, co jest sofą, nie jest sofą, jest figurą, jest obiektem, jest masą w kształcie, czy spełniającym funkcję, na którym się możesz poruszyć, możesz go oddziaływać, jest to po prostu zbitek masy o pewnej formie, którą ty następnie doprecyzowujesz. I to ona dopiero po naszej formacji, czyli nadaniu przez nas, zaakceptowaniu, rozpoznaniu jej i nadaniu jej pewnych prekoncepcji, sprawia, że możemy uznać to za sofę jako taką. W tej chwili widzimy tylko jakiś kształt, na którym ona siedzi. I uznajemy, że jest sofą, bo jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Taki jest nasz koncept. Jest koncepcja ogólnie przez nas dzielona. I to, że ona znajduje się w tym specyficznym pomieszczeniu, do którego weszła na szczeblach swojej drabiny rozwoju, to jest wyraźne wskazanie do tego, że pani tutaj przechodzi kolejne etapy rytualistycznego przebudzenia oraz rozwoju swoich niezwykłych umiejętności. I to widzimy już w kolejnym ujęciu. No i tutaj wydaje mi się, że obraz mówi tyle, co milion moich słów. Spójrzmy, co się pojawia dalej w tekście. I co ciekawe, w utworze oficjalnym na naszej platformie, na której występujemy, pozdrawiamy YouTube'a, dziękujemy, że możemy występować. Oczywiście robię tutaj lekką aluzję, niektórzy wyłapią. Hours and hours and powers. YouTube sugeruje, że powinno tam być w tekście empowers, czyli wzmacnia, wypełnia energią, daje energię, daje moc. Natomiast część tekstu w internecie twierdzi, że tam jest godziny i moce. Właśnie, to mnie też zaciekawiło, bo to się może zlewać, zwłaszcza, że ona nie jest Brytyjką czy Amerykanką, tylko Izraelką, więc... Ale dobre zauważenie, bo też jakby mi się to... Czy tam jest empowers czy end powers? Ale ja się sugerowałem tymi napisami, wiesz? I mówię, a, empowers, okej. No. Czy ja ci przerwałem totalnie? Nie. Dobrze. I teraz to empowers, no to tak jak mówię, zbieranie energii mocy, natomiast powers, no jest tego. Power stricte odnosi się do mocy, które żeby ona się empowers, to musi zebrać moce, nie? I takie godziny bycia wystawionym na różne moce powodują różne efekty i te różne efekty widzimy w tym ujęciu. Oczywiście można powiedzieć, że można uzyskać taki efekt zwykłym zabiegiem, wystarczy podwinąć oczy do góry, tak? Natomiast to, że ten obraz jest nam pokazany w tej samej scenie, w której ona występuje w środku kręgu rytualnego, to jest, moi drodzy, nie przypadek. I to, że ta scena, ona teraz nie jest otoczona ludźmi, to znaczy, że ta scena była wcześniej, czyli ona jest w kręgu rytualnym wcześniej, albo drugi wariant, jest to następstwo stworzenia kręgu, krąg się już rozproszył, a ją coś wypełniło i zobaczycie, co się zaczyna dziać w momencie, kiedy ona zaczyna już czarować, bo ona dosłownie pokazuje nam, jak zaczaruje. Tu już zobaczycie, że wszystkie włączone ekrany, jak i postacie, stoją ewidentnie w kręgu, czyli górna strona, górny okrąg robi nam tutaj krąg. To już nie jest ta sama przesunięta grupa, która wcześniej gdzieś tam sobie pląsała, a kółko było odsunięte. Tu mamy ewidentne schowanie, ustawienie bezpośrednio pod półokręgiem, a dokładniej całym okręgiem, gdzie nasza bohaterka jest w samym środku i zobaczcie, co ona pokazuje. Ona pokazuje coś, co ma wchodzić, wypełniać ją tu w środku. Zobaczcie, ja wiem, że na tym screenie to tak dobrze nie widać, ale jak zobaczycie sobie teledysk, zobaczycie, jakie mają wyrazy twarzy, jak natchnieni, czy jak poruszeni są ci tancerze, te postaci, które tutaj uczestniczą, to zobaczycie, że to nie jest że to nie jest normalne, po prostu taki sobie taniec artystyczny. A to, co najbardziej widać, to to, jak ta bohaterka pokazuje, jak ją ta energia, to coś, co w nią wchodzi, czy co się w niej manifestuje, ją wypełnia. Samo wskazanie, gdzie ona kładzie ręce, to też jest bardzo wymowne.
bo to jest miejsce, w które u osób z posiadających duszę, mniej więcej w tej pozycji, odrobinę niżej, znajduje się to, co jest dla wielu przekazów, wielu tradycji najważniejsze, czyli kryształ klejnot duszy. Zauważcie, że to jest dokładnie to samo miejsce, co do którego pokazuje się na przykład na obrazie Faustyną, świętej Faustyny, obraz Jezusa, Jezu, ufam Tobie. To jest to samo miejsce, gdzie jest serce i gdzie wychodzą te promienie światła. To jest to samo miejsce, w którym w wielu przekazach macie pokazywane po pierwsze właśnie symbole albo diamentu, albo serca. Centrowanie na wysokości, oczywiście w okolicach, jeśli dobrze kojarzę, mostka. I teraz, co ciekawe, czakry też się na to nakładają. Choć nie mylić jednego z drugim, to jest ważne. Niemniej, ten tu przekaz mamy wyrazisty, dalej zapada znowu mrok, znowu postacie, już widzicie, że w tym ujęciu, i to trzeba zobaczyć, bo ja tak jak mówię, tutaj screeny są w chronologicznej kolejności, na teledysku to będzie tak samo wyświetlane. Tutaj już postacie zaczynają się miotać. Wszyscy, którzy uczestniczyli w rytuale, za wyjątkiem głównej bohaterki, zaczynają się wyginać, zaczyna ich łamać i zaczynają funkcjonować, wyglądać dosłownie jak zombie, nie mówiąc o tym, że robią taki specyficzny ruch, w którym tak jakby wypychają z siebie energię, która się zbiera, pompują burzę, którą ona następnie będzie przywoływać w kolejnym zaklęciu. No i co jest ciekawe, zaczyna się najtrudniejszy i najciekawszy zarazem motyw wizualny tego teledysku, a mianowicie pojawia się odwrócony Axis Mundi. Jest sprowadzane drzewo. A, jest ten motyw, sorry, no aż się ucieszyłem, bo czekałem. Tak. No. Jest ściągane drzewo, które jest zawieszone nad tą wesołą polanką. I to jest bardzo wyraźnie odniesienie do osi świata, do starej tradycji przedstawienia drzewa jako oś świata, jako jednej ze wzorcowych osi świata. Mamy te postacie zebrane za nią, jako prowadzącą, jako tą główną namiestniczką. Natomiast co zobaczycie dalej, no to mamy właśnie odwrócone drzewo. Odwrócone drzewo i zobaczcie, że nawet sama hala, w której to jest, powoduje nam znowu trójkąt. A dokładniej, jak się zastanowicie i jak już wiecie i skojarzycie, to już nie jest trójkąt i drzewo zawieszone w trójkącie, tylko drzewo zawieszone w sześcianie, czyli kwadrat, sześcian w przestrzeni. I to już wam powinno wydawać pewne konkretne skojarzenia. Jak komuś się skojarzył Saturn, kult sześcianu, pudełka albo jeszcze lepiej Kaba jako formacja, to jest niegłupie skojarzenie, dlatego że idzie to pewną konkretną symboliką. Osoby, które ostatnio miały okazję słuchać mojego warsztatu grupowego, tego na Discordzie, wiedzą, że jest to nieprzypadkowa symbolika ta saturnowa. Niemniej, w tym konkretnym ujęciu zobaczcie na to drzewo, bo na tej stopklatce ono bardzo dużo daje do myślenia i może zacznij od tych mniej oczywistych skojarzeń, które ty wyłapałeś, Michael, bo podejrzewam, że większość widzów nie wpadłaby na to, co tobie się skojarzyło. Już moment, bo tu się robię, prowadzę dialog na czacie. Z czym mi się skojarzyło? A właśnie bo najpierw Mawkora zapytałem, kurczę, to drzewo symbolizuje coś, ale ja mam takie proste skojarzenia, jak to prosty człop ze wsi, znaczy ze wsi nie jestem, a żartuję. Ja jestem prosty w skojarzeniach. Mnie się od razu rzuciło, zwłaszcza co do nazwy zespołu, te Wzgórza Golan, znowu mi się rzucił Liban w głowę, bo w libańskiej fladze jest drzewo, to jest chyba drzewo oliwowe, o ile to, ale wiem, że jest drzewo. I to wyrwane drzewo mi się skojarzyło z tym, że Izrael ma zamiar rozpierdzielić i Liban, czyli wyrwać go z korzeniami. Tak. Czym się zamieniło? Przyznam szczerze, że ja sam po pierwsze zerknąłem na czat, więc dlatego brzmię tak wyrwany. Natomiast dwa, jeśli chodzi o drzewo, rzeczywiście ja osobiście przeoczyłem symbolikę drzewa w kontekście geopolitycznym. Tak, mnie też się zdarza. Nie pomyślałem o tym, że Liban ma symbolikę drzewa. Natomiast co jest ważne i przekładając to na to, co się obecnie dzieje tam geopolitycznie i zbrojnie, jest to bardzo zasadna koncepcja, dlatego że Izrael postawił sobie za jeden z pomysłów usunięcie w tej chwili Libanu i włączenie go do swojego terytorium. A ja przypominam i mówiłem o tym już na swoich audycjach, jak i na warsztatach wewnętrznych, że Liban ostatnio pozwolił sobie na wysoką bezczelność, i to mam na myśli oczywiście bezczelność jest w cudzysłowie, bo śmiał się sprzeciwić Izraelowi w momencie, gdy Izrael przekraczał jego granice. Mianowicie
Izrael ma taką tendencję, że wielokrotnie porusza się i łamie granice państwowe, porusza się po terytoriach państw sąsiadujących, bez oczywiście żadnej zgody, wielkimi peletonami zbrojnymi, czyli generalnie kolumny wojskowe. No i takie naruszenia granicy libańskiej działy się, no powiedziałbym, nagminnie, aż do pewnego dnia, w którym granicznicy, żołnierze, oficerowie graniczni wsparci przez żołnierzy libańskich stanęli na granicy naprzeciwko takiego jednego wysokiego peletonu z Izraela, który jechał sobie robić kolejną, robił sobie kolejną wycieczkę do Syrii, żeby tam, wiecie, pokojowo wprowadzać terror i pociski demokracji. No to w tamtym momencie naprzeciwko stanęła grupa Libańczyków w mundurach, którzy zatrzymali spacer panów ze służb izraelskich i ich czołg. No i zaczęli się tam mocno chłopaki kłócić przy granicy. Piękne tłumaczenie jest, w którym można obejrzeć sobie to nagranie, nie wiem, czy jeszcze na YouTube jest dostępne, natomiast było z YouTube'ca, gdzie można zobaczyć, jak panowie po prostu sprzeczają się o to, że no to granica jest nasza, proszę tutaj nie naruszać, tutaj tam jest przejście graniczne, idźcie pogadać, tam może wam przepustkę dadzą, ale z czołgiem to raczej nie wiedziecie, bo oczywiście Izrael tam jechał czołgiem. Zaskoczony oddział izraelski stara się niejako wymusić przepuszczenie przez granicę, a w tym momencie beztrosko podchodzi do nich jeden z żołnierzy libańskich z bardzo charakterystyczną rakietnicą na ramieniu, przyklękuje i stwierdza: no dobrze, to jeżeli wy jedziecie do przodu, ja naciskam przycisk. I w tym momencie no, izraelskie wyrazy twarzy zmieniają się na trochę bardziej zakłopotane i zdezorientowane, bo dochodzi do panów, że ci dzisiaj Libańczycy tak na poważnie nie pozwalają nam wejść na terytorium naszego kraju. Obecnie zaś toczona jest tam operacja wojskowa, bardzo poważna, oficjalnie wymierzona w Hezbollah, który ma być stroną wspierającą Hamas, oraz w Hamas, którego wcześniej w Libanie nie było, ale teraz oficjalnie się tam znalazł, tak wiecie. Jak jest potrzebny, to tak się od razu znaleźli hamasowcy. No i przypominam również, że Liban to jest ten kraj, w którym w jego stolicy w Bejrucie rzekomo doszło do eksplozji nawozów sztucznych, w wyniku których zmiotło pół portu i wszyscy kojarzycie to specyficzne zdjęcie, na którym dużo osób się zastanawiało, czy to był jakiś wybuch atomowy, bo grzybek taki charakterystyczny i tak dalej. Jeżeli kojarzycie, to ten incydent, który miał miejsce, i to było dość ciekawe, bo miał miejsce w środku plandemii, no to... W lecie? No tak. Dużo zdjęć, znajdziecie dużo zdjęć, dużo filmów, poza tym zresztą sam motyw został później wykorzystywany wielokrotnie jako rzekome zdjęcia z bombardowanego Charkowa, także no, przydał się motyw, ale faktycznie to był bardzo silny wybuch. I te próby zdestabilizacji Libanu od wielu lat, tak w ogóle off-topiciem dziękuję bardzo, moi drodzy, że poprawiacie mnie i uzupełniacie moje niedobory wiedzowe w temacie dendrologii, bo ja się nie znam na drzewach, to jest cedr, więc to drzewo na libańskiej fladze jest cedrem. Dziękuję uprzejmie za to. Okej. I jeżeli chodzi o geopolitykę, to tak, dobre skojarzenie. Drugie oczywiste skojarzenie to jest Axis Mundi. Drzewo symbolizujące oś świata, a jeżeli oś świata i mamy odwrócenie, to tutaj mamy trzy nasuwające się symboliki. Pierwsza, wyznaczenie osi świata i tym samym rekonstrukcja rzeczywistości. To jest najważniejsza symbolika. Rekonstrukcja rzeczywistości, tworzenie nowego świata, nowego uniwersum, nowej rzeczywistości. Zawsze każda kreacja świata, zawsze każda kreacja rzeczywistości, czy każda kreacja przestrzeni zaczyna się od osadzenia słupa, osadzenia Axis Mundi, a następnie wyznaczenia czterech kierunków świata. Dopiero później dokonujemy wszystkich innych praktyk o charakterze kreacjonistycznym. I teraz w tym kontekście wykorzystanie tutaj drzewa i przedstawienie drzewa jako tej osi świata, oczywista sprawa. Druga rzecz, to zobaczcie obrócenie tego drzewa, czyli znowu mamy odwrócenie energii, o którym wcześniej wspominałem, więc wywrócenie porządku, wywrócenie tego, co już jest zastane, nadanie temu nowego wektora, odwrócenie tego elementu, wyrwanie z korzeniami starego porządku, wyrwanie starej Axis Mundi, zastąpienie jej, co zresztą jest tu pokazane, bo to drzewo zostaje dosłownie obrócone,
stronę i oni się tak radośnie przyglądają z góry i teraz tak, można na to spojrzeć dwa sposoby. Możemy na to patrzeć z tej perspektywy, w której drzewo jest wywrócone, w której to drzewo jest wypaczone, obrócona ta, lub wręcz jest instalowany ten odwrócony nowy porządek, gdzie dosłownie korzeniami do góry, a koroną do dołu i tak będzie osadzany ten nowy porządek, czyli wywrócenie porządku świata do góry nogami. Z lewej na prawą, jak to chce, wszystkie inne określenia. Dobre skojarzenia, bo tu chodzi dosłownie o transfer energii, przemianę systemową i to w rozumieniu nie tylko państwową, bo świat materialny jest odbiciem tego, co się dzieje w świecie rytualnym i duchowym. Więc wszystko, co dzieje się na poziomie duchowości, odbije się w naszej rzeczywistości. I tutaj dosłownie jest zasymbolizowane, że oni już podejmują działania rytualne, rekonstrukcję świata do tego, żeby stworzyć świat taki, jak im się podoba. Kolejną kwestią jest oczywiście atak na to drzewo, atak na Axis Mundi, który tam parę z osób z was się już odniosło. Następnie kolejną rzeczą, która tutaj się będzie pojawiać, to będzie specyficzna symbolika tego drzewa. Pamiętacie, że drzewo nie jest jedynym Axis Mundi, natomiast drzewo rozumiane jest również jako drzewo życia. Wyrwać drzewo z korzeniami to dosłownie pozbawić jakąś strefę kompletnie życia, wyczyścić ją z życia. To i na kontekście rytualnym, jak i na kontekście geopolitycznym powinno wam wiele podpowiedzieć co do intencji ludzi, którzy to robią. I teraz to, co widzicie, to jest sytuacja, w której mamy spojrzenie, gdzie ci na dole stojąc znowu w kręgu. Zobaczcie, znów mamy krąg razem z kapłanką, przyglądają się tej specyficznej instalacji drzewa. Zaraz będę robił pewien zabieg, chociaż nie, może zaczniemy od tego zabiegu, a potem wrócimy do tego, co tam dalej mamy jeszcze na tym drzewie. Zobaczcie, jeżeli zrobimy sobie obrót i mamy tutaj gdzieś opcję obróć, powinno być tu. Nie, niestety nie mam możliwości chyba takiego swobodnego obracania. Chciałem wam po prostu obrócić, a nie, jest, okej. Okay. Dobrze, proszę. Jeżeli obrócimy to zgodnie z intencją bohaterów i mamy to drzewo osadzone w przestrzeni, mamy przestrzeń tego, co ja często lubię określać pustą strefą w pudełku, pustką w pudełku, no to jeżeli się ładnie przyjrzymy, zrobimy sobie taką dalszą analizę, dalej mamy to drzewo, mamy to drzewo Axis Mundi, tak jakby reprezentujące naszą rzeczywistość i zobaczcie, odwrócone postacie w kręgu, które zmierzają ku temu drzewu, które chcą tu przybyć, zmierzają ku temu drzewu. To jest bardzo specyficzne ujęcie, bardzo specyficzna sytuacja, zwłaszcza, że część z was dopatrzyła się, ja też szczerze mówiąc dopatrzyłem się dopiero w trakcie, gdy już sobie ten screen oglądałem z bliska, że wygląd korzeni tego drzewa jest nieprzypadkowy. Wygląd korzeni drzewa ewidentnie pokazuje nam tutaj, zdaje skojarzenie z postacią. Opuszczona głowa, rozciągnięte ramiona lub rozciągnięte skrzydła. Bardzo specyficzna symbolika. Jeżeli jest to postać skrzydlata z rozpiętymi w ten sposób skrzydłami, to one mogą być, normalnie moglibyśmy rozpatrywać, czy to są rozpostarte skrzydła, ale widzimy, że są tutaj więzy. Więc uwięzienie albo próba czego, no patrzcie, oni oczekują, szykują rytuał, starają się. Czy to jest próba zerwania pewnych więzów, czy spętania czegoś. I teraz tutaj interpretacje mogą być obie trafne. Trzeba się tylko zastanowić, jaka jest intencja samych rytualistów podejmujących działanie, bo albo mogą chcieć spętać pozytywną istotę związaną z Axis Mundi, albo w wariancie drugim chcą uwolnić jakąś spętaną istotę, która została do tego drzewa czy do tej całej instalacji z jakichś powodów spętana. To jest bardzo istotna i ważna sprawa, bo jeżeli przyjmiemy, że Axis Mundi to jest oś świata i oś rzeczywistości, to uwolnienie czegoś, co zostało celowo spętane i zamknięte w tej rzeczywistości w ramach rytuałów i uwolnienie tego czegoś, no wzbudza bardzo duże potrzeby niepokoju, zwłaszcza, że później zaczyna się wątek, w którym bohaterka śpiewa nadchodzi burza, to będzie prawdziwy zamęt, to będzie sztorm, który będzie rzucał wszystkim po ścianach. Kolejną kwestią, która również daje do myślenia w tym konkretnym ujęciu, jest przedstawienie, że w taki sposób między innymi w kabale i gnozie przedstawia się Adama Kadmona. Czyli jeżeli przyjmiemy, że Adam Kadmon, czy Kademon, zależy jak to wymawia, natomiast dla ułatwienia Adam Kadmon. Jeżeli przyjmiemy, że Adam Kadmon jest osią świata, jest symboliczną Axis Mundi, jest budulcem, z którego rekonstruuje się rzeczywistość,
po więcej informacji, jak ktoś jest zainteresowany, zapraszam na warsztaty. Cały warsztat z Axis Mundi jest już dość dobrze oklepany przez ludzi z kursu przyspieszonego, prowadzonego poza YouTube'em. No to jeżeli przyjmiemy, że to jest symbol Axis Mundi i Adama Kadmona, no to mam bardzo specyficzną sytuację, bo Adam Kadmon jest symbolem dosłownie uniwersum rzeczywistości, w której istniejemy. Jest postacią charakterystycznie spętaną, rozpostartą, jako powiedzmy budulec naszej rzeczywistości, odpowiednik między innymi Emira oraz Panku w innych mitologiach. I tu dochodzimy do bardzo konkretnych konsekwencji takiego założenia, bo jeżeli to jest przedstawienie Adama Kadmona jako drzewa życia, i mamy postacie, które prowadzą rytuał, który ma zmienić lub naruszyć te podstawy, to oznacza, że mamy do czynienia z konkretną i kompletną rekonstrukcją naszego świata i rzeczywistości. I niestety taką tutaj symbolikę w pierwszej kolejności można dostrzec, zwłaszcza, że zauważcie, że to ciemne pomieszczenie, czarne pudełko jest celowo tutaj rzucane. I teraz idziemy dalej. Zobaczcie, że te postacie ewidentnie patrzą ku górze i część z nich jest w transie, ta jest w konkretnym przygotowaniu. Znowu jest moment, kiedy symbolizowane są postacie ofiarne, bo włosy po tej stronie. Co ciekawe, no oczywiście niektórzy mogą skojarzyć, o jak ładnie stoją pod jemiołką, będą się całować, to nie jest ta symbolika. Odniesienie do uwolnienia Abadona, ja widzę, co tam piszecie na czacie. Jeśli chodzi o Pet Gold, jak najbardziej te dyski, które tu się pojawiają, mają nawiązanie do Pet Golda. Co do samego Abadona, i tak i nie, to znaczy wiem konkretniej i mam konkretnie ugruntowane założenia, kogo panowie i panie chcą tutaj sprowadzać i wyzwalać, natomiast kolejną sceną jest sprowadzenie burzy. Pojawia się niebo i symbolika związana z burzą i co ważne, pojawiają się nam kolejne sformułowania. Każdego dnia tracę mój umysł, tracę moją świadomość, jestem w tym Mysterious Ride, czyli w tej mistycznej jeździe, w tym mistycznym rytuale, tańczę z burzą, nie mam nic do ukrycia, prześmiewczo, bierz to wszystko i odejdź, a świat porzucaj, porzuć świat za sobą, biorąc to, co zyskałaś. I teraz odniesienie Baby, promise me you will hold me again, to jest odniesienie stricte do wszystkich kobiet, które zawierają cyrografy i znowu chcą być obejmowane przez te istoty mocy, które je tam blisko poznały i się w nich zagłębiły energetycznie i nie tylko. Tutaj mówię i odnoszę się szczególnie, jest taki bardzo znany utwór to opisujący, to jest Katy Perry i Extraterrestrial. Jak ktoś jeszcze tego nie widział albo nie zna symboliki, jest bardzo dużo analiz. Jeśli niewystarczająco dużo, nie mówię, że popełnię ją tutaj na YouTubie, zastanowię się, czy mogę, czy nie dostanę za ostro po łbie. Natomiast na pewno myślę, że zrobi się taki materiał dostępny w ramach Discorda, bo warto by było chyba go omówić. Niemniej Extraterrestrial Katy Perry to jest taki najbardziej wzorcowy utwór, który pokazuje, jak reagują i jak opisują swój stan osoby, które doznały takiego kontaktu z czymś sprowadzonym i niematerialnym, bo tak to ujmijmy, nie posiadającym bezpośredniego ciała materialnego i wchodzącego w nas. Kolejnym takim utworem jest chociażby utwór Madonny o Matko, ten z Czarnym Jezusem i teraz nie pamiętam tytułu, a często o nim mówię. To jest jeden z Like in Paradise, ten utwór, który ona śpiewała też na Eurowizji w 2019 roku. Co tam są fragmenty z pukaniem do niebios. Nie pamiętam utworu, wybaczcie, zapomniałem tytuł. Jak ktoś na czacie pamięta, to podrzućcie.
No, dalej mamy oczywiście chaotycznie tańczące postacie, miotane już w konkretne rytuale. Tu mamy oczywiście burzę w niebie, że burzę na niebie. Przypominam, że niebo, deszcz, znaczy burza, storm i deszcz są symbolami związanymi z Rainmanem, Rain, czyli tym, który przysyła i opada z deszczem, zrzuca pieniądze, zrzuca moce celebrytom, generalnie rzecz biorąc, ten, z którym podpisują cyrografy, czy raczej ten, którego moc gwarantuje realizację i osiąganie rzeczy w ramach cyrografów. No a dalej już dzieją się rzeczy, które są stricte związane z czarowaniem i z magią. Zobaczcie, że. O! Nie wiem, co się stało. Dobra, jeszcze raz. Zobaczcie, że na tym konkretnym ujęciu mamy podnoszony gruz, kamienie, których wcześniej nie było, w sali, w której był krąg rytualny, w której nasza bohaterka przechodziła transformację i zaczynała czarować, w której jest ten kwadratowy okrąg magiczny i w której oni się w kółeczkach kręcili. I zobaczcie, co się dzieje dalej. Mianowicie podnoszą się tutaj gruzy i same postacie tancerzy mają problem utrzymać się na nogach, bo są unoszone. To jest bardzo wyraziste przedstawienie, w którym dosłownie ci ludzie, te białe postacie są podrywane w górę, podrywane w powietrze razem z tym gruzem. Co zobaczycie dalej, później ich już nie ma. Może sugerować, że porwał ich ten wiatr, ten hurricane. To bardzo wyraźnie widać, że tutaj te postacie, część z nich jeszcze pląsa, część jest podrywana, część już odlatuje. Kamienie, ewidentnie ten gruz jest poderwany. No i nasza bohaterka, tu jeszcze do tej sceny, zaraz dojdziemy. Nasza bohaterka zostaje uniesiona. I ona będzie miała jeszcze scenę tutaj, jak stoi pośród tego kamienia i gruzów. Natomiast to, co jeszcze tutaj się ładnie pojawia, to pojawia się oświetlenie gorącem i światłem. To słońce, popiół, ogień. Tu przypominam teledyski Weroniki i sugestia, która też się pojawia oczywiście w temacie Towera. Natomiast w Weronice jest bardziej. Symbolika resetowa, którą kojarzycie, czyli coś, co płonącego, wywołującego światło. Zwrócicie oczywiście uwagę na to, że mamy kolor pomarańczowy, 33. Tu już wiecie, jak to interpretować. Nie będziemy się nad tym rozwodzić. Natomiast widzimy ewidentnie aspekt taki, że bohaterka jest zadowolona. Udało jej się sprowadzić i doświadczyć tego, czego oczekiwała. Spada to coś złocistego. I teraz tak. W interpretacji resetowej, no to ona jest zadowolona z tego, że udało jej się zrealizować i doczekać momentu, w którym spada to coś, co jest źródłem tego światła, to cudzysłowiowe spadające słońce. Natomiast dalej jest ewidentna aluzja do słońca i do obiektu, który wchodząc do naszego otoczenia będzie wyglądał jak kolejne spadające słońce. Tu odnosimy się do tradycji azteckich i mitów o upadającym słońcu. Wręcz mamy pokazane i ewidentnie mamy do czynienia z znowu symboliką kręgów magicznych, gdzie mamy ten okrąg słońca, kółko kręgu, trójkąt. Trójkąt jeszcze wycięty tak, żeby przypadkiem, wiesz, aluzja oka i tych, którzy stoją na wierchuszce, czyli na szczycie. W tym mamy krąg magiczny z postaci i naszą bohaterkę, która jest samym środkiem szczytu trójkątu, szczytu piramidy, na którym oczywiście ona jako, wiesz, ta, która ma otwarte oczy i wszyscy wiedzą i rozumieją chyba symbolikę, do której pije, będą należeć do tej wybranej części, zobacz, ćwiartki wyciętej z całości, która będzie doświadczać, przeżyje i doświadczy prawdziwej natury nowej rzeczywistości. Zobacz, wszechogarniająca ciemność wokół, za wyjątkiem tego złocistego obiektu, który naśladuje z jednej strony pomalowany na żółto księżyc, z drugiej strony pseudo słońce. Pamiętajcie i przypominam, że symboliką słońca, symboliką światła spadającego słońca często kojarzona jest symbolika upadku, kojarzona jest postać Lucyfera, światłonoścy w rozumieniu światłonośca jako ten antychryst, jako upadły anioł, jako prawdziwy szatan czy szef wszystkich szatanów. Ja podkreślam, że bardziej bezpośrednio odnosząc się do gnozy, patrząc na takie usystematyzowane spojrzenie, to byłby Satanael, bardziej w tą stronę. Natomiast rzeczywiście przyjęło się w rytuałach przedstawiać jako światłonośce, jako symbol słońca, spadającego słońca, upadek potępionego anioła.
często utożsamianego z Lucyferem, no ze względu na to, że Lucyfer jako najjaśniejszy na nieboskłonie i ten, który chodził z ognistym mieczem, który rozpalał światło, był symbolem solarnym. Stąd też tutaj to skojarzenie. No i mamy, no i oczywiście mamy opadanie tego obiektu słonecznego, który oświetla, iluminuje nasze postacie, które są tutaj obecne. Antonio pewnie się już tam zapala o apokalipsę ogniową i nieszczelność kopuły, to tak podejrzewam. Natomiast obiecałem wam, że będą jeszcze sceny z panią, która stała w kręgu magicznym i zobaczcie, co się z nią dzieje. Tutaj bardzo wyraziście, dlatego że ujęcia pokazują ją w wirze pędzącej materii, luźnej materii, gruzu i nie tylko, ale też sproszkowanej materii. Sama ma szatę, która przypominać ma i aluzję dawać do pseudo-tradycyjnych egipskich szat. Zresztą egipskie wątki, egipskie figury to będzie coś, co się na Eurowizji bardzo często powtarza, bo to są uznawane przez sporą część przekazów i obrazów związanych z popkulturą, symbole, figury o charakterze energetycznym, o charakterze rytualnym. No i oczywiście na końcu mamy tutaj już pełne wyzwolenie jej mocy. Zobaczcie, jak wszystko unosi się już nad nią, odzyskała głowę, a głowa jest taka specyficzna, mniej ludzko ona wygląda niż wcześniej wyglądała, mniej kobieco przy okazji, natomiast tutaj widzimy tak, tą postać taką we właściwej formie, czyli pozbawionej głowy. Tutaj postać, no niby... I tu mam bardzo ciekawą wątpliwość, dlatego że przez większość teledysku mamy ładną kobietę i nie tylko, mam na myśli jedno tak generalnie w ogólnym, obiektywnym ujęciu uznawana za ładną, atrakcyjną kobietę. Natomiast w tym ujęciu, patrząc tak sobie z perspektywy, można zacząć się zastanawiać, czy nie zostaje zamienione postacie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że możemy mieć do czynienia ze zniekształceniem stóp klatki w ogóle, natomiast mamy twarz już taką bardzo bardziej androgeniczną, powiedziałbym, że wręcz męska szczena, twarz taka mało kobieca, co więcej dziwnie osadzona w tym ciele i pamiętajcie, że zwracam uwagę na tą marynarkę, która wyglądała na męską. Zresztą sama górna część też mi zwraca uwagę, nie jestem przekonany, czy to jest dalej damska klatka piersiowa, jak było wcześniej pokazane, czy raczej nie mamy tu do czynienia z wyciskaniem męskiej pierści. Zauważcie, że przy tym wygięciu nie jesteście w stanie tego stwierdzić. Nie wiem, mam wątpliwości, natomiast to jest tylko taka rzecz, która mi przyszła do głowy, jak patrzę na to ujęcie. No i zobaczcie, jak wspominałem o egipskich symbolach, zobaczcie, co się dzieje tutaj. Mamy słońce, czyli symbolika solarna, mamy symbolikę oczywiście związaną z Egiptem, gest, jaki tutaj poczynia tancerka, ta główna kapłanka. Oczywiście można go łączyć z dwiema rzeczami. Z jednej strony blisko wschodnimi tańcami, z ludami pustyni, z drugiej strony... Mnie się skojarzyło jakby wyciąć dół, czyli nie byłoby tej pani, to jest taki motyw dosyć popularny na tle takiego żółtego księżyca, leci nietoperz. Tej ręce się a w sumie tak. No mnie jeszcze się skojarzyło z uniesionym kielichem, czy z taką podstawą naczynia, czyli czegoś, co utrzymuje ten kielich okrąg. Na pewno jest ewidentne załamanie i celowy zabieg takiego załamania postaci w stosunku do tego okręgu. Wszystkie pozostałe postacie są takie jakby drugoplanowe w stosunku do tej jednej sceny. Ona jest ewidentnie najważniejsza w tej swojej pozycji. To jest zresztą pozycja magiczna, która sprowadza energię do ciebie, zamyka energię w tobie. Więc no... Kobieta zresztą sama staje się pewnego rodzaju osią, co też widać. Reszta postaci jest ściągana do niej i do tej kuli energii, która tutaj schodzi. Dalej mamy zaś, co jest bardzo ciekawe, dlaczego ja powiedziałem, że tutaj mamy zebranie energii w sobie, bo kolejne ujęcie, kolejne sceny, które się pojawiają, to jest coś, co z jednej strony może być uznane za unoszenie i zobaczcie, że część postaci wygląda jakby się unosiła, jakby zostały podniesione, a jej rozwarte ręce i następnie ponownie podciągane do góry wskazują tak, jakby były osoby wciągane w niebo. To jest bardzo specyficzny obraz, który pojawia się w niektórych filmach, w niektórych produkcjach serialowych. Natomiast co jest ciekawsze, to konkretne ujęcie w teledysku będzie nam się łączyć z drugim aspektem, bo ono jest potem pokazane jako wybuch. Dosłownie i stąd to twoje skojarzenie było świetne. Dlatego, że rzeczywiście po tym, jak ona pokazuje najpierw zamknięte, a później zamkniętą, zebraną energię
w jednym pionowym elemencie spadającym ku Ziemi z tym Słońcem, to nagle mamy otwarcie, wyzwolenie, te postacie tak jakby są unoszone, ale później jest to pokazane jako ewidentny wybuch. I scenę przejścia, no niestety nie mam kolejnego screena, ale jak sobie zobaczycie tą część utworu, bo to jest końcówka utworu, to te postacie wyglądają jakby zostały odrzucone przez eksplozję, która wyszła od niej. Eksplozję energii, czy eksplozję, ty zaznaczyłeś nuklearną i to trafnie. Te postacie zaś można interpretować na różne sposoby, zarówno pętańcy, szaleńcy, głupcy i nie tylko, zwłaszcza, że to jest fragment, w którym znowu się pojawia wątek Fula, a z drugiej strony oczywiście ofiary tego, co się wydarzyło tutaj, bo zobaczcie, jak zniekształcone są te postacie, poszarpane ciuchy z jednej strony, a z drugiej strony ewidentnie zdeformowane, bezkształtne postaci miotane w jakichś ruchach, co bardzo mocno wiązałoby się nam z tą wcześniejszą symboliką potencjalnego atomu. Tutaj Paweł Pawlak zadał pytanie, bo omawiamy bardzo szczegółowo teledysk, czy będzie jakieś ogólne podsumowanie całości? Takie clue, takie spięcie w klamrę. O to pytał wcześniej, już nie umiem znaleźć teraz jego komentarza. Widzę tutaj, że Maria Michaleszczuk bardzo dzieli się z nami bardzo cenną wiedzą i spostrzeżeniami. Między innymi w tym, że są odniesienia bardzo intensywne do tego filmu animowanego iPad Go 2 w wielu momentach. Kendler zwrócił uwagę, że ten motyw słońca z tymi dłońmi tak ułożonymi, że wygląda jak z filmu Batman. Chociaż nie widziałem najnowszego Batmana, więc ciężko mi powiedzieć. O, hebrajska literka tet. No to jest ciekawe, bo tet. Znaczy, ja powiem tak, ja tu cały czas skupiałbym się, widzę troszeczkę tak jakby powrót do symboliki egipskiej, do wydarzeń przedstawionych jako również pewne formy, nie powiem apokaliptyczne, ale specyficznie zapisane w tradycji egipskiej. W jednej z tradycji egipskich, bo trzeba pamiętać, że tradycje egipskie dzielą się na tradycje związane z mitologią Ozyrysa, mitologią Horusa i wątek Horusa i generalnie mitologii Horusowej jest najbardziej i najszerzej znany, który antagonizuje Seta. Mamy oddzielną mitologię Setową, czyli skupioną wokół postaci Seta, gdzie Set nie jest wcale antagonistą. Wręcz przeciwnie, jest symbolem dobrych faraonów, bardziej zorganizowanych, bardziej powiedzmy uporządkowanych. Natomiast jest też czasem symbolem zmierzchu i w tą stronę bym powiedzmy zastanawiał się, chociaż bardziej zastanawiał, jeszcze główkował, niż dawał jakieś konkretne diagnozy. No o, jedna rzecz, która jeszcze bardzo zwróciła moją uwagę, to było po tej scenie miotania się postaci, które mnie osobiście skojarzyły się jeszcze z tym, że ludzie będą głupi, że bez względu na to, co się będzie działo w tym Edenie na wzgórzach Golan, to na świecie będą się miotać jak głupcy i będą mieć, na wszystko będą mieć swoje głupie wyjaśnienia, że cały świat miota się w głupocie. Do tego aluzję tutaj mocno wyłapałem zarówno z tekstu, jak i z tego, co nam bohaterka przekazuje. To ujęcie było dla mnie wymowne, bo tutaj już wyraźnie widzimy, że postacie są porozrzucane, zaś sama główna wokalistka jest łamana przez to, co tą całą energię, która się do niej dostaje, co jest pokazane na tym, że ona najpierw ma pozycję rozwartą, później nagle łamie jej się noga, w sensie ugina jej się noga pod wrażeniem, a następnie zaczyna się wyprostowywać, dosłownie miotaniem szatan. To jest przenośnia, ale wiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi o efekt z egzorcyzmów, kiedy członki są wyginane w przeciwne strony do, powiedzmy, tego, jak zostały potencjalnie zainstalowane. I to chyba jest, tak, to jest ostatnia ilustracja, którą miałem w zestawie. Jakieś podsumowujące wnioski, odniesienia do jakichś konkretnych komentarzy z czatu. A nie, przepraszam, jest jeszcze fragment utworu, który nie wylądował, nie został przeniesiony do tekstów piosenek dla nas, dla ludzików takich niegodnych. To znaczy ten tekst, ta część utworu, która jest po hebrajsku, a która nie została na żadnej stronie z liryksami, nie została przepisana z tłumaczeniem. I tutaj posłużę się, użyję YouTube'a, daj mi sekundkę, bo tam jest to przetłumaczone na angielski. Tak, tam było to przetłumaczone na angielski. Oczywiście nie mamy pewności, czy prawidłowo, bo nikt z nas nie zna hebrajskiego. Mhm.
Okej, okay. I słowa są takie. Nie potrzeba dużych słów. Wystarczą wam tylko modlitwy. Same modlitwy, just prayers. Nawet jeżeli jest to trudne dla was do zobaczenia, zawsze pozostaje jedno światło. You always leave one single light. Zawsze pozostawiasz, nawet jeżeli jest to trudne dla was do zobaczenia, nie potrzeba wielu słów, jest tylko ta modlitwa. Zawsze pozostanie po was jedno światło. I na sam koniec znowu bohaterka patrzy w niebo, w to światło, w tą kulę tutaj. No to tyle. Nie wiem, czy to była jakaś próba modlitwy, czy czegoś. Wiem na pewno, że mam. Wiesz, oficjalnie, oficjalnie chodzi o to, że nie jest taki z przekazami, no bo się przecież nie przyznają, że tam są przekazy mniej lub bardziej poukrywane. Oficjalnie piosenka dotyczy ataku Hamasu na festiwal Nowa w Izraelu w pierwszych dniach ich konfliktu w październiku. I ta piosenka ma, jak słusznie zresztą zauważył wcześniej jeden z widzów, ma mieć taki wymiar i ma taki dokładnie wymiar, przekaz wzbudzający litość, empatię, współczucie wobec strony izraelskiej, która strasznie cierpi z powodu ataku Palestyńczyków na nich. Nie? I to miał być ten efekt wywołany. No i chyba jest wywoływany dla tych szczególnie, którzy nie bardzo ogarniają, tak jak powiedziałeś, z przeznaczeniem dla amerykańskiej widowni, czyli takiej, która nie bardzo ogarnia, o co tam chodzi, nie? Bardziej i co się tam dzieje, tak. Co do tematu i motywu Back to the Ocean, powrót do oceanów, pozwolicie, że zostawimy to na inną już audycję, na inne nagranie. Być może, nie wiem, zapisać to, najlepiej napisać to w komentarzach, żebyśmy to zapisali do komentarzy, do postkomentu, dlatego że jest to motyw, który pojawia się w innych teledyskach, akurat nie w tym, ani w tekście, ani tutaj za bardzo w obrazach go nie było. Natomiast on, że ten motyw rzeczywiście się powtarza i ma on konkretne odniesienia symboliczne, natomiast nie nawiązujące bezpośrednio, a dokładniej nie aż tak bezpośrednio z tym konkretnym teledyskiem, a mamy już dwugodzinne nagranie prawie i chcielibyśmy powoli zamykać kramik, dogarzać ognisko. Tak jest, zgadza się. No nic, my was zostawiamy w takim razie, myślę, że z samodzielnymi wnioskami, bo też chodzi o to, żeby każdy z nas mógł sobie też samemu jakby ułożyć w głowie historię, którą zobaczył, bo cała symbolika dla wielu z nas może być odbierana generalnie podobnie, a w szczegółach zupełnie inaczej. Myślę, że też o to chodzi w naszych spotkaniach, żebyśmy wszyscy myśleli i interpretowali krytycznie, ale według swojej jakby wizji świata. Z całą pewnością dziękuję ci serdecznie za dzisiejsze kolejne fantastyczne opracowanie. Natomiast z całą pewnością ponownie dzięki temu chcemy was uczulić na to, patrzmy świadomie i słuchajmy świadomie, bo może się okazać, że prosty tekst o wakacjach la 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 tra la la, jadę pociągiem, może się okazać mega przekazem. Niekoniecznie negatywnym, ale akurat tu w przypadku Eurowizji widzimy, że czy ja bym nazwał to negatywne, te przekazy są specyficzne i określone na wywołanie konkretnego celu albo poinformowanie o konkretnych zasadach działania, nie? Tak jak dzisiaj skomentowałeś to ładnie, kiedy usłyszałeś, kiedy konkretnie data festiwalu jest między 7 a 11 maja tego roku, czyli już po tym, co ma się wydarzyć, o ile się wydarzy, a wszystko na to wskazuje. Tak. Jeżeli moje prognozy oraz przecieki z Stanów się potwierdzą, no to wydarzać będą rzeczy między kwietniem a majem i festiwal będzie miał, ten finał festiwalu będzie miał miejsce już po wydarzaniu się tych wydarzeń. Dość wam tylko zaznaczę, że i to będę pewnie u siebie na kanale oddzielnie robił, odsyłam was do prognozy, dlaczego straszą nas atakiem Rosji. Stawiałem wtedy pewne bardzo konkretne tezy i wskazówki i wytłumaczenia. Wtedy niektórzy twierdzili, że to są bardzo naciągane historie. Zobaczcie z obecnej perspektywy, z obecnych wydarzeń, co ja tam powiedziałem, co się dzieje i w jakich okolicznościach nasze obecne państwo, nasze władze starają się zaangażować, zaczynając od Macrona, kończąc na niestety naszych włodarzach, w wydarzenia zastępcze, czyli tak jakby drugi front, który jest już otwarty. Podkreślmy, że dzisiaj minister Kosiniak-Kamysz popełnił bardzo charakterystyczną wypowiedź, w której wyraźnie powiedział, że kraje NATO mają na celu atak na
pewne państwo, do którego się też odnosiłem, i muszą to zrobić, że nie mają innego wyboru te kraje natowskie w Europie. Co zresztą zostało przewidziane również w The Economist na ich kalendarzu na rok bieżący, więc odsyłam was do tamtych prognoz, zostawcie sobie je z prognozami, które się pojawiają w tych teledyskach, wydarzeniami, które są zapowiedziane w tych teledyskach, i odnieście sobie to do tego, jaką symboliką tutaj bardzo mocno stara się nam epatować Izrael. Tak, jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na taką rzecz. W najbliższych dniach będziemy wszyscy obserwować bardzo dużą eskalację agresji ze strony Izraela wobec państw arabskich w ogóle. Ma to związek, ponieważ wydaje mi się, że rozpoczęcie tej niby wojny, a tak na dobrą sprawę ludobójstwa w Strefie Gazy w październiku przez Izrael miał na celu dać te 2-3 miesiące na zbudowanie obrazu Izraela ofiary Arabów. Natomiast i poczekania do momentu, w którym Bliski Wschód muzułmański będzie miał problem z podejmowaniem działań militarnych, ponieważ jutro zaczyna się Ramadan, czyli święty miesiąc w islamie. Zawsze, co roku, na początku Ramadanu jest duża eskalacja ze strony Izraela wobec państw arabskich, państw islamskich, ponieważ wiedzą, że w tym momencie ci ludzie nie są zainteresowani prowadzeniem działań wojennych, bo jest święty miesiąc. I bardzo ciężko im przychodzi brać broń, ponieważ nie wolno. I zobaczymy. Myślę, że tak będzie dokładnie, jak powiedziałem. Myślę, że Ramadan jest tu bezsprzecznie jednym z ważniejszych elementów, które dają okoliczności sprzyjające. I przyznam uczciwie, że sam nie zwróciłem uwagi, że rzeczywiście Ramadan może być taką perfekcyjną strategicznie okolicznością, która daje specyficznie rozumianą przewagę potencjalnemu napastnikowi. Tak, i to samo, wiecie, to jest podobne, Izrael tu stosuje podobną zasadę, jak kiedyś stosowała Rosja, chyba zresztą do dzisiaj robi Rosja, że Rosja, jeżeli już ktoś ją atakuje, to Rosja pozwala wejść tym ludziom, kiedy trwa w Rosji zima. Bo to tam każdą armię Rosja pokonała swoją zimą, nawet nie musiała specjalnie wyciągać oręża. Bo i tak Napoleon skończył i pan z wąsem tak skończył i paru innych też tak skończyło. Rosjanie wpuszczają, jak jest zima. Potem czekają do roztopów i ich gonią, nie? Wtedy, kiedy nie mogą uciekać. Tak. No. Tych, co utknęli w błocie, no. Dokładnie. Dobra, słuchajcie, bo tutaj zapytał, czekajcie, bo muszę sobie pstryknąć w tego czata. Już nie wchodźmy w dyskusję tutaj z nową wersją Gozera, czyli ze Sofią, bo widzę, że tam się zaczyna rozkręcać jakaś zupełnie niekonstruktywna dyskusja. Ja kompletnie nie wiem, o co chodzi. Więc został. Nie wiem, co tam się wydarzyło, że tam jakieś się wojenki toczą. No, coś się toczy. Ja też próbowałem to wyjaśniać, ale się okazuje, że się nie da, więc nie chcę. Kto tu zadał takie fajne pytania? Chyba legalna RP, tak mi się wydaje, ale chodzi o to, jak mamy rozmywać to, tak? A, jest tutaj, legalna druga RP. Jak odwrócić energię od tych przekazów? Oglądajcie świadomie, wiedząc, co oglądacie, to jest pierwsza rzecz. Oglądajcie na zasadzie widza. Ja to tylko oglądam, to jest teatr, przedstawienie. Pomimo tego, że wyjaśniliśmy wam z Mewkorem, co to potencjalnie oznacza, co oglądamy, to nie przykuwajmy uwagi, że tak się stanie, tylko przykuwajmy uwagę, że ktoś nas informuje, że taki może być scenariusz, ale scenariusze się zmieniają. Tak, że to jest oczekiwany wariant scenariusza, tak. A on wcale się nie musi zrealizować. Już wiele rzeczy, przynajmniej w ostatniej dekadzie, miało się manifestować i zamanifestowało się albo inaczej, albo wcale. Czym się należy? Albo w drastycznie dużym opóźnieniu. Dość powiedzieć, tak, że niektóre wydarzenia, które miały miejsce w 2022 roku, miały się wydarzyć w 2018, a się przesunęły. Obecnie dużo wydarzeń, które były datowane wcześniej, są mocno obsunięte i paradoksalnie tutaj akurat wskazywałbym naszą sprawczość jako istot kreujących. Tu zaznaczam, że podobnie może być zresztą z kwestią resetu. Reset może przybrać różne formy. W różnych rzeczywistościach, mam na myśli równoległe rzeczywistości, równoległe wymiary, reset przybiera bardzo odmienne formy i czasami sprowadza to, czego niektórzy oczekują. Natomiast jeżeli będziemy przyjmować założenie, że on nas bezpośrednio nie zniszczy nam żyć i tak dalej, wówczas podejrzewam i zakładam, że nasze doświadczenie będzie dokładnie takie, czyli unikniemy tej dramatycznej wersji resetu, która jest przedstawiana między innymi w tych teledyskach, które omawiamy, tak? No tutaj jeszcze tu mówiliście, że jakiś nowy rok izraelski wskakuje, czy żydowski wskakuje 8.
Nowy rok jest, kochani, jeżeli dobrze pamiętam, we wrześniu, w okolicach września żydowski Nowy Rok jest, więc to na pewno nie jest Nowy Rok religii judaistycznej teraz 8 kwietnia. 9 kwietnia kończy się Ramadan, to z całą pewnością, chociaż może skończyć się dzień później, bo miał się zacząć dzisiaj, 11, ale zacznie się jutro, ponieważ nie widać księżyca, a to jest zasada rozpoczęcia Ramadanu. Ramadan się rozpoczyna w pierwszy dzień po nowiu, o ile księżyc jest widoczny z ziemi. Więc nie był widoczny, dzisiaj będzie, jutro będzie widoczny, podobno. Tak czy owak, pamiętajcie o tym, że symbolika istnieje wszędzie, to nie są żadne bajki, to nie są zmyślenia, są, sami widzicie, że po takiej analizie wiele rzeczy nabrało sensu, prawda? Przy kolejnym nagraniu, przy kolejnym teledysku, przy kolejnej naszej analizie w ogóle, bo wcześniej poza Eurowizją zarówno Mewkor u siebie, jak i ja u siebie analizowaliśmy różne wydarzenia pod kątem właśnie ezoterycznym i okultystycznym też i okazywało się, że to miało sens, że to naprawdę nie są zmyślone bajki, że ci ludzie, no nie wiem, te istoty, które to kreują, używają, no muszą pracować nieźle swoimi główkami, żeby tak kombinować z tą symboliką, a jednak robią to. I często trafiać. Wielu z was na pewno odniesie się tutaj do Simpsonów, nie Simpsonów. Teledyski to jest po prostu inny dodatek do Simpsonów. Trudniejszy czasami w odbiorze, bardziej skondensowany, ale jak go nauczysz się rozbierać na części drobne, to niektóre obrazy są dla ciebie takie na zasadzie patrzysz, już wiesz, już nie musisz się dużo zastanawiać, czy dany teledysk jest, trzeba go analizować, czy jest przypadkiem taką jajcarską głupotką, jak teledyski chociażby Holandii czy Finlandii, którym zresztą też poświęcimy trochę czasu, tak dla odmiany i dla beki. Okej, myślę, że na tym skończymy. Chyba tak, nie? Mm-hmm. Tutaj już nic takiego, co by trzeba było od razu zaadresować z czatu. I chyba wiem, że tutaj jeszcze Jarek zwraca uwagę, że nie mówiliśmy o środku. Jarku, przepraszam, że nie powiedziałem o środku, ale ja cały czas mówiłem, że dziewczyna jest w środku. I nie, znaczy oczywiście możemy myśleć o środek w rozumieniu, nie wiem, odniesienia do Polski albo coś, no to nie wiem, do którego wariantu o środku chcesz się odnieść. Ja się skupiłem do tego, że ona stoi cały czas w środku okręgu i robi pewne rzeczy w środku. Natomiast no, poza tym jakoś bardzo środka nie poruszałem i nie odnosiłbym tego do państwa środka. Przyznam zupełnie uczciwie, czy do Chin. Nie łączyłbym tego w tą stronę. Chyba że środek Euroazji i wskazanie Iranu jako środka Euroazji, ale to też by mi nie za bardzo pasowało geograficznie, bo geograficznie ten środek by wypadał gdzieś na wysokości między Tadżykistanem, Turkmenistanem a Afganistanem, gdzieś tam ewentualnie, jeżeli w ogóle, i to o ile kierować się którymiś z oficjalnych map. No jak już doszliśmy do równych 2 godzin, to pora powolutku się rozejść. Nie, żebym was wyganiał. Sio, ognisko do gasa, kiełbaski się skończyły. Tak, chlebka już też nie ma, ketchupek wyszedł, musztardy nie ma. Wiecie co, ja... Nie, bo tu się zastanawiam, bo widzowie mi piszą rzecz, o której ja pierwszy raz słyszę, że żydowski Nowy Rok zaczyna się na wiosnę. Dla mnie zawsze to było święto Rosh Hashana, które jest w drugiej połowie września mniej więcej, to jest święto ruchome trochę, ale zawsze wypada w tamtym okresie. Muszę to zgłębić, bo albo dopadł mnie efekt Mandeli, albo naprawdę przez wiele lat jakiejś wiedzy nie miałem do końca. To jest całkiem możliwe, bo przecież nie jestem omnibusem. No dobra, to mamy temat. Kochani moi drodzy, widzowie u mnie na kanale, gorąco zapraszam na kanał Mewkora, linka znajdziecie, celowo u mnie, to nie jest deprecjacja, ja celowo umieściłem link do kanału Mewkora na samym dole opisów, żebyście nie szukali go gdzieś w środku pomiędzy innymi linkami, żeby było łatwiej. Znajdziecie link, tam jest wyraźnie napisane link do kanału Mewkora. Proszę tam sobie się dołączyć, dać łapkę w górę, subskrypcję i oczekiwać cierpliwie, z miłością i sympatią dla nas, na środowe spotkanie w okolicach wieczornych. Ono oczywiście będzie anonsowane, dlatego proponuję subskrybować kanał Mewkora, żeby wam dzwoneczek powiedział ping, Mewkor będzie nagrywał za 3 godziny. Taką informację dostaniecie od YouTube'ka, o ile was lubi. I w środę będzie audycja u Mewkora. Znowu ja i znowu Mewkor, tylko tym razem ja będę gościem u Mewkora i będziemy analizować kolejny teledysk. Nie wiem, czy ustaliliśmy już jaki. Chyba tak, Szwajcarię. Szwajcarię ustaliliśmy. I Szwajcarię będziemy wałkować. Powiem wam szczerze, muzyka fajna ta szwajcarska, więc przesłuchajcie sobie. Teledysk naprawdę godny analizy, bo tam się dzieje też symbolicznie dużo. Tak, ale muzyka świetna. Tak, ale muzyka też fajna. Jest to, powiem tak, Szwajcaria to jest pierwsza piosenka z tych analizowanych przez nas na Eurowizję, która mi się spodobała. Nie.
W sensie, Ja powiem że. więcej, ona, spektrum wokalne i warsztat oraz możliwości wokalisty są niesamowite. Nie można mu tego odmówić. To, o czym śpiewa, jest bardzo ciekawe i bardzo wymowne i bardzo symboliczne. Natomiast jeśli chodzi o jego możliwości wokalne, bardzo, bardzo dobry wokalista. Nasza Luna do niego to nawet nie może podejść do tego samego budynku, że tak to ujmę. No, jeżeli chodzi o możliwości wokalne, facet z takim głosem to się rzadko zdarza. Wiele osób nie zrozumie, do czego ja biję w tej chwili, dopóki nie słyszało utworu. Tam jest po prostu spore spektrum dźwięków typowych dla głosów żeńskich i to jest bardzo poszukiwana jeszcze niedawno, bo jeszcze w latach 70., 80. to było bardzo popularne, że takich wokalistów szukano do najbardziej wiodących kapel rockowo-metalowych. Szukało się gości, którzy mają zdolności do twardego męskiego głosu i możliwość do przejścia do okolic sopranów, czy też dźwięków podobnych do sopranów. I powiedzmy sobie szczerze, to co robi ten człowiek, ten chłopak ze Szwajcarii, jeśli chodzi o swoje posługiwanie się dźwiękiem i to, te możliwości wokalne, jest niesamowite. Za samo to należy mu się pewnego rodzaju uznanie i tym wzbudził moją sympatię. Powiem szczerze, aż chcę przesłuchać ten utwór więcej niż jeden raz. A to mi się rzadko zdarza, bo uwierzcie, my się naprawdę niesamowicie dla was poświęcamy i przeżywamy niezwykłe katorgi, słuchając co po niektórych z tych arcydzieł, które są przysłane na ten festiwal. Dlatego tym bardziej proszę o postawienie nam kawy. Tym bardziej proszę o postawienie nam kawy. Niezbędne linki znajdziecie pod filmem, zarówno u mnie, jak i u Mewkora. Stawiajcie nam kawy, bo wbrew pozorom to nie jest aż taka, znaczy to jest przyjemność i ale nie rozrywka, analizowanie niektórych z tych paszkwili, też nastawianie się na to, że przekaz energetyczny, który idzie, a to nie jest tak, że my sobie zobaczymy jeden teledysk raz. Dzisiejszy teledysk był przynajmniej przeze mnie obejrzany powyżej 10 razy, ja już przestałem potem liczyć. Bo to jest też tak, że najpierw się słucha, ja mam taką, ja nie wiem, ty może inaczej pracujesz. Ja najpierw oglądam 2 razy albo 3 cały teledysk, łącznie z dźwiękiem i z zwracaniem uwagi na teledysk. Potem wyłączam dźwięk i obserwuję tylko obraz i ewentualnie podtytuły, a potem nie obserwuję obrazu, tylko słucham dźwięk kilka razy, czyli to, co śpiewałem w słowach. A potem znowu kilka razy odsłuchuję całość oglądając. Także to jest, moi drodzy, nie poświęcenie, bo nie poświęcamy się tylko pracujemy nad tym, żeby przekazać rzetelnie wiedzę, ale jednak kawa nam się należy. Eurowizja jest męką. Jest. Ale angażujemy się dla was, bo wiemy, że lubicie te audycje i że was one, że macie przy nich całkiem dobrą rozrywkę, więc jako program. Joachim Wahadełko, King Diamond i jego koncerty pomimo satanistycznego przekazu było majstersztykiem w porównaniu z tym, co my się musimy męczyć z tą Eurowizją. Tak, niektóre z utworów, które chyba się nie dostały, a nie wiem, czy nie weźmiemy, bo z tego, co słyszałem, God Minister się nie załapał na główne wydanie finału Eurowizji. No nie zmienia to faktu, że skradł moje serducho i formą przekazu oraz treścią, która tam jest podana, bo jest tak dosadny i tak bezczelny, że po prostu uznałem, że na pewno przeanalizujemy to jego występ, bo jest bezcenny, także zapowiadam, że jeszcze na pewno pojawi się przynajmniej u mnie God Minister. Okay. Jeśli chodzi o WeCom Live. Natomiast no powiedzmy sobie szczerze, zdarzają się tam rzeczy, które sprawiają trochę radości, a zdarzają się tam nagrania na poziomie ciężko słabe disco polo wiejskie z dodatkiem łupanej rypanki. I z tym będziecie mieć okazję zapoznać się, kiedy będziemy omawiać w tonach satyryczno-rozrywkowych i trochę politycznych za tydzień prawdopodobnie u Michaela to Holandię razem z Finlandią. Okej. Okay. Chyba, że się podzielimy wtedy na oddzielnie Holandię i oddzielnie Finlandię, w sensie na jednym kanale jedno, drugim drugie, żeby każdy z nas dostał trochę chłamu. No dobra, kochani, bo ja już też kaszelek łapię.
Do zobaczenia, dobranoc. Dziękujemy za udział w dzisiejszych zajęciach naszych, w naszej analizie. Dziękuję Tobie, Mewkor, bardzo serdecznie za dogłębną i świetną analizę i spostrzeżenia. Ja dziękuję sam sobie, że było mi tak przyjemnie z Wami siedzieć, bo to dzika rozkosz i przyjemność. Widzimy się w tych aspektach w środę. Jutro pewnie będzie jakieś nagranie u mnie, ponieważ nie było nic w weekend, to we wtorek Wam zrobię taką niespodziankę tygodniową. Będzie oczywiście podsumowanie wieści z wysp, jak zawsze, bo się dzieje. Narozrabiała nam Katarzyna Księżna, a William też narozrabiał i w ogóle królowa pojechała na wakacje, nikt nie wie, gdzie jest. W związku z czym będzie o czym plotkować jutro. Wiewiórki mi doniosły mnóstwo ciekawych rzeczy, więc zapraszam jutro w okolicach 18.30 polskiego czasu. Mewkor, jeszcze raz Ci bardzo serdecznie dziękuję i uciekamy już, żeby nie zabierać Wam więcej wieczoru poniedziałkowego. Do widzenia. Dobranoc, papa.